Witamy bardzo serdecznie w 36. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę prowadził, czyli Krystian Kęder. I ze mną w studiu oczywiście będzie Rafał Radomyski. Cześć, witam wszystkich. Tomasz Zawadzki. Cześć, dzień dobry wam. I jak już obiecaliśmy wam dwa tygodnie wcześniej, mamy gościa z innego podcastu, Pawła Pucharskiego. Z podcastu do dechy, jestem poza studiem, bo jest za gorąco. Okej, więc Pawle, jesteś u nas gościem, jesteś w sumie nowy pewnie dla większości naszych słuchaczy. Powiedz, Pawle, co na ogół robisz, bo jesteś w podcaście, to już wiemy. Czym się zajmujesz tak pokrótce i na jakich grasz konsolach, jeżeli grasz, na jakich sprzętach i w co? Ja przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie, bo w końcu mogę się wygadać o grach, bo na naszym podcaście do dechy, mimo to, że to podcast motoryzacyjny, a jest wiele gier motoryzacyjnych, chłopaki nie pozwalają mi dojść do słowa, jeżeli chodzi o gry, a ja strasznie lubię grać we wszelkie gry. Jestem związany z konsolami odkąd pamiętam i przerobiłem chyba większość z nich, które były na rynku. Miałem zaczynać od Sega Saturn, ale akurat nie była w sklepie i moją pierwszą prawdziwą konsolą był PSX, także jakieś tam stare czasy tego wszystkiego pamiętam. A aktualnie, Pawle, na czym grasz? Aktualnie gram najwięcej na PS4. Miałem na premierę Xboxa, sam po niego pojechałem, ale przez najnowszą Forzę, czyli Forzę 5, po paru miesiącach nieużytkowania konsoli zdecydowałem się ją sprzedać za jakieś śmieszne pieniądze, tak mnie wkurzyła. Okej, okay, a nie wydaje ci się, Pawle, że teraz możesz trochę żałować, bo Horizon chyba jest zdecydowanie lepszą grą niż piątka? Tak, Horizon zdecydowanie lepszy, ale dla mnie mimo wszystko nie jest lepszy od jedynki. Fakt, technicznie tam wszystko było zdecydowanie lepiej, ale Horizon jedynka lepiej mi sprzedała klimat takiej motoryzacyjnej imprezy niż dwójka. Mhm. Dobra, Pawle, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Dzięki, więc będziemy dzisiaj rozmawiać. No właśnie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Słuchajcie, drodzy słuchacze, dzisiaj mamy gościa z podcastu Do Dechy, więc dzisiaj pojedziemy z grami motoryzacyjnymi. Powiemy wam, co nam się najbardziej podoba. Powiemy wam również, co wam się najbardziej podoba, bo mamy konkurs. Dzisiaj ogłosimy zwycięzcę i dowiecie się, w jakie gry najbardziej lubimy grać i dosyć dobrze postaramy się rozwalić ten temat również z naszym ekspertem Pawłem. Więc możemy przejść do wiadomości ze świata i w takim razie ja cały czas mówię, więc Tomku, ty zacznij. No więc tak, mój newsik jest bardzo króciutki, bo pewnego dnia ogłosili, że wychodzi Fallout 4 i bardzo jakiś tam mądry ludek na świecie stwierdził, że wyśle im studio, do studia im wyślę 2000 kapsli jako opłata za preorder na grę, tak? I ostatnio właśnie się okazało, że Bethesda przyjęła tą zapłatę i chłopak ma już swoją grę, jak gra wyjdzie na rynek, to on dostaje swoją kopię za darmo. I od razu też zaznaczyli, żeby inni ludzie nie przysyłali im kapsli, bo to jest jednorazowy taki numer i że reszta już nie przejdzie. Kurczę, to dla mnie jest no super, super, super sprawa, bo no widać, że mają poczucie humoru, tak, panowie? Tak, ale ja jeszcze chciałbym się odnieść, bo zobacz, Bethesda właśnie dała z tymi 2000 kapsulami. A pamiętasz jeszcze sytuację ze Skyrimem? Tam było coś, jak ktoś nazwie swoje dziecko. Dokładnie tak, dokładnie. Ale to nie pierwsza sytuacja jest, wiesz, ci powiem, to było kiedyś też taka akcja z Turokiem. Jak ktoś od Acclaim, jak ktoś właśnie swoje dziecko nazwał Turok, to dostawał zapas czegoś, nie wiem już dokładnie, bo to dawno temu było. Tak samo było z Burnoutem, który w dzień premiery gry wszystkie mandaty były anulowane, prędkości, było. To chyba szybko zdjęli. Dokładnie, takich akcji jest bardzo dużo. Tak,
tylko że no, tamte były dawno temu i przez długi czas się nic nie działo. I tutaj widzę, że znowu wraca taka fajna, taki fajny newsik w sumie. Najbardziej hardkorową akcję, jaką pamiętam z takich marketingowych, to chyba z okazji premiery gry Shadowrun. Nawet już nie pamiętam, o czym ta gra była, ale jeżeli zgodziłeś się, żeby na twoim nagrobku było wyryte logo Shadowruna, to oni chyba mieli pokryć koszty pogrzebu. Ale świetnie, było coś takiego, świetnie, było. No. I to się też spotkało z wielkim negatywem, nie? Wśród w ogóle ludzi. Co się dziwię, no faktem niektóre są przegięcia, ale to powinno się trochę tak z przymrużeniem oka wziąć. Nie? No ale panowie, przecież nieważne jak gadają, ważne żeby mówili, pisali. No i oczywiście. No, właśnie, dobry PR to tak samo jak zły PR, tak? PR to PR. Mhm. Tak, więc słuchajcie, Bethesda jak zwykle nas w sumie zaskakuje, nie zaskakuje, ale znowu wymyśliła sobie... No grają na poziomie, no. Grają na poziomie. Więc... Ja tak sobie myślę, panowie, że chyba pójdę do piwnicy, porozkręcam parę rzeczy i wyślę tym, Naughty Dog ten, nie Naughty Dog, tylko nic jaką te, śrubki na nowego Ratchetta, wiecie? No, spoko. Dobra, słuchajcie, to był news Tomka, więc teraz trochę ja powiem. W sumie chciałem ten news, o którym wam zaraz powiem, umieścić w Haterzone, ale już Tomek się tam wpisał, więc już dam mu, niech to w tym tygodniu poprowadzi. Słuchajcie, Redzi od Wiedźmina, zajebista firma, oczywiście wszyscy ją chwalą, wiadomo, Wiedźmin zajebisty, okej, okay. 16 DLC za darmo, super, są zajebiści, okej, okay. Niech tak będzie, ale coś im się powaliło troszeczkę, bo nie wiem, czy grali, grałeś, Pawle, w Gwinta. Oczywiście. Podoba ci się ta karcianka ogólnie? Pierwsza karcianka, która mnie wciągnęła. Fuck. Ale powiem ci, czemu, Pawle, ta karcianka cię wciągnęła. Ta karcianka jest prosta, jest w sumie banalna, bym nawet powiedział. To jest papier, nożyce i kamień. Mhm. I po prostu jest zaimplementowana w grze, dzięki czemu, wiesz, no ty grasz, wchodzisz w ten świat i tak dalej. I widzisz jakiś tam mechanizm w miarę prosty. I zaczyna ci się to podobać i tak dalej, i grasz to i zbierasz te karty i tak dalej. Ogólnie gra jest prosta, banalna, nie jest to dobra karcianka. Ale jest i wiem, że dużo osób nawet by chciało kupić ją w retailu, w sensie, że fizycznie. One są teraz bardzo drogie, bo były właśnie w tych zestawach od Xboxa. Tak czy siak, dla mnie jest to bardzo słaba karcianka, ale fajnie, że ludzie w nią grają. No i ktoś sobie właśnie wymyślił taką opcję, że ja nawet próbowałem to w internecie, że na stronie bodajże, już nie pamiętam, gwintonline.com bodajże, zamieścił tą karciankę online. Można było sobie wejść i sobie pograć. Pograć normalnie w tą karciankę online z ludźmi, super sprawa, fajna sprawa, szczególnie dla fanów, ale właśnie Redzi się do tego przyburzyli, żeby tak nie robili i skasowali im cały projekt. Ale czemu się tu dziwisz czemukolwiek? No tak, ale... No, robią swoją karciankę, tylko czekają, że ją wypuszczą, a tu ktoś ich wyprzedził. No to ej, co, też by to jest, zobacz, to jest tak jakbyś, kurwa, w Need for Speedzie Undergroundzie wrzucił w przeglądarkę wszystkie opcje tuningowania fury. Znaczy nie, no, wiecie co... No to jest też jest jakaś tam czyjaś robota, kurde. Nie oskarżałbym tutaj Redów jako deweloperów. Każdy, pamiętajcie, każda firma, a CD Projekt Red jest dużą firmą, ma jakiś swój dział prawników, których zadaniem jest pilnować, żeby to, co oni stworzą, nie było wykorzystywane gdzieś na polach zewnętrznych. No i stwierdzili, że to im stwarza jakieś zagrożenie, że ktoś wykorzystał ich własność. Jakby nie patrzeć, to jest ich własność. Oni stworzyli te arty, oni stworzyli te teksty, oni stworzyli cały mechanizm do tego. No i niestety to należy do nich. To tak samo jak swojego czasu była bardzo duża dyskusja na temat, że nawet jak kupujemy fizyczną kopię gry, to ona nadal należy do dewelopera. No także... dokładnie, no, jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że oni pewnie tą karciankę w wersji cyfrowej, czy tam nawet nie zdziwię się jak wydadzą papierową, to oni już pewnie od dawna robią, tylko czekali na odpowiedni moment i a tu im wyskakuje gościu. To ja im się nie dziwię, no to jest normalny ruch, tak?
Znaczy, no, gdyby szli w amerykańskiej takiej metodologii, że tak powiem, myślenia, masło maślane, to pewnie by wzięli tego gościa i go zatrudnili, żeby im pomógł zrobić tę karciankę, albo go jakoś tam wynagrodzili, że super, dzięki za to, że to zrobiłeś, ale nie możemy zdradzić więcej z pewnych względów, musimy to zdjąć i ściągnąć. Nie znam jakichś kulis całej tej sprawy, więc nie wiem, w jaki sposób to było i czy gościa całkowicie uciszyli i wysłali. Nie, znaczy podziękowali mu, powiedzieli, żeby po prostu usunął ten projekt ze strony i on od razu się z tego wycofa. Wiem, że największą ilość osób, którą zarejestrował na swojej stronie, to było 500 osób, które w tym samym czasie grało w tą karciankę. Wiem, że nie wszystkie, ale na pewno większość szkicy wszystkich tych kart to nie były z gry, tylko to były swoje jakieś własne projekty, to nie było bezpośrednio brane z gry, po prostu mechanika była brana z gry, ale tak to nie do końca. A to co innego, jeżeli ktoś sam sobie to stworzył i zrobił na podstawie własnych rysunków, a zostawił tylko mechanikę, to nie do końca popieram decyzję prawników. Tak, Redów. To wiesz, on nie może wziąć jeden do jednego sobie skopiować i walnąć sobie na swojej stronie w swoją grę. Więc tak nie można robić. Po prostu, wiesz, no, przede wszystkim nazwa Gwint była. I cała ta mechanika, która tam była. To już im chyba wystarczy, jak nazwa była. Przecież była swego czasu też afera o Scrollsy. No to już było chore. Tak samo jak o ten... Ktoś tam też zrobił karciankę i Bethesda się, czy ktoś... No po prostu się do nich przyczepili, że mają to ściągnąć, bo im to psuje plany. To tak jedno jak... Jest pewne, no. Jedno jest pewne to, że ludzie, fani Wiedźmina czekają na tą karciankę i to tylko potwierdziło, że za jakiś czas możemy się spodziewać tego, że wyjdzie na rynek od właśnie tak, CD tak, Projektu. Tak. I właśnie moim zdaniem... Wcale bym się nie zdziwił. No, Pawle... Ja tylko chciałem przypomnieć, że była taka dosyć też niedawno historia, że jakaś ta firma taka bogata, co robi takie popiórudłkowate gry na komórkę, chciała opatentować czy zarezerwować sobie w ogóle używanie słowa candy w grach czy coś takiego. To też było chore. A, czyli od Candy Crush Sagi pewnie. Tak, coś takiego. Tak. Jeszcze mam tutaj taką informację na osłodę, że jeżeli graliście w Gwinta, to możecie sobie popykać w Triple Triad, nieważne, z Final Fantasy VIII, które jest dostępne za darmo w różnych wariantach, które były z właśnie Final Fantasy VIII zaimplementowane. I jeszcze, żeby było śmiesznie, wykorzystują oficjalne asety i twórcy nic z tego nie chcą. Więc można 16 DLC, fajnie Redzi, ale... Zmieńcie prawników. Tak, chyba że... Bo to właśnie wszystko wiąże się z tym, że oni wypuszczą coś swojego na 100%. Więc to jest uzasadnione w ten sposób, ale jeżeli nie, to ja nie wiem, co oni robią. Dobra, więc słuchajcie, to była moja wiadomość, więc Tomku, bo ty coś jeszcze miałeś, przynajmniej miałeś, ale wiesz co, możesz tylko pokrótce powiedzieć o tym Minecrafcie, bo wiem, że widziałeś filmik z pewnością. No widziałem, bo właśnie sam się interesowałem, jak oni chcą zrobić. Może od początku dla ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Chodzi o to, że swego czasu Telltale zapowiedzieli, że biorą się za firmę, za markę Minecraft. Będą robić grę w świecie Minecrafta, a Telltale jest znane z gier takich jak The Walking Dead, Wolf Among Us, dokładnie, przygodowe. I ja się sam zastanawiałem, jak oni to chcą zrobić, na czym to będzie polegać i ostatnio na internecie pojawił się zwiastun fabularny, tak to nazwali. I co dostaliśmy? Dostaliśmy po prostu to samo, co oni robią od wielu lat, tylko że w skórce Minecrafta. I tyle w temacie, więc nikogo. Tak. Nikogo, właśnie jeżeli to... No bo to będzie, ta firma robi cały czas to samo, tylko że w innych skórkach, tak? W innych tych... Słuchajcie, ale wy mówicie, że to będzie nikogo, a to będzie na pierwszej pozycji naszej sprzedaży. No właśnie, i to będzie przez długi czas, właśnie to na 100%. Podane w formie ironii, bo jeżeli to się dobrze sprzeda, to oni mają otwartą drogę do Angry Birds Story, do powiedzmy sobie wszystkich, co tylko sobie wymyślisz. O. Dokładnie, wszystko mogą z tego zrobić, tak? No tak, tylko że słuchajcie, no sama marka się sprzeda, tak?
tak. To już nawet nie chodzi o Telltale Games, bo Telltale Games nie jest jeszcze aż tak popularny jak Minecraft. No sorry, Minecrafta jest dla wszyscy. Ja mam w domu dzieciaku, dzieciaki tutaj mi latają i każdy wie, co to jest Minecraft. Więc no, tylko że akurat nie wiadomo tutaj, jaki odbiorca będzie, ale to też nie będzie chyba jakiś dorosły odbiorca. To będzie raczej skierowane do... Młodszego. Raczej dzieciaki. Raczej do młodszego konsumenta, więc to też nie będzie taka gra. To na pewno... Myślę, że fani Walking Dead'a niekoniecznie mogą się rzucić na Minecrafta i całą tą historię. Bo Telltale potrafi opowiadać świetne historie i gdyby mi stale w stanie zapewnić, że dadzą mi do takiej gry historię na poziomie Wolfa czy nawet Borderlandsa, to czemu nie? Tylko nie wiem, czy ten klimat jest mnie w stanie w ogóle do tego przekonać. No ja myślę, że... Znaczy osoby, które nie lubią Minecrafta, to chyba tam i tak nie mają czego szukać. Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, zamykamy nasz kącik newsowy, przechodzimy do szybkiej sprzedaży, więc słuchajcie, sprzedaż jest dzisiejsza. Dzisiejsza, patrz, 6 lipiec, poniedziałek, nagrywamy w poniedziałek, więc to sprzedaż jest dzisiejsza, więc pierwsze miejsce, standardowo oczywiście, bezapelacyjnie, Batman Arkham Knight. Drugie miejsce Lego Jurassic World, trzecie Elder Scrolls Online, czwarty nasz Wiesiek, piąte GTA 5, szóste Yoshi Woolly World, siódme Minecraft na Xboxa, ósme FIFA 9, nowe Call of Duty, dziesiąte Minecraft na PlayStation. Słuchajcie, Batman chyba nikogo nie zaskakuje od premiery, tam on się znajduje. Premiera była tydzień temu, półtora tygodnia temu, pamiętasz, Tomku? Kurczę, nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, a preordera dostałem dzień po tobie w sumie. Ale, a na PC-ty ale... kiedy będzie premiera? No, to ale jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie. Wiem, że była w tym samym dniu, co na konsolach, ale dzień później już jej nie było. Tak, więc Batman ma bardzo duże problemy z PC-tami i ja myślę, że osoby, które grają na PC-tach, mogą w ogóle zapomnieć o tym, żeby go w ten sposób ogarniać. Słuchajcie, premiera była 23 czerwca. 23 tak czerwca, mówią tak. No, internet. Ja akurat nie mam pamięci do dat, szczególnie tych premier, które już były wcześniej. Ja nie pamiętam, kiedy moja mama ma urodziny, a ja mam pamiętać, kiedy Batman miał premierę, tak? Dokładnie tak. Słuchajcie, drugie miejsce ma te Lego Jurassic World. Drugie miejsce ma dlatego, bo na Wii U była teraz premiera właśnie, te Lego sobie wyszło na tą konsolkę, dlatego utrzymuje dosyć duże... No dobra, ale to jest jedno z lepszych Lego z tego, co można tam popatrzeć na to. Ale ludzie też świeżo pamiętają film, a ten film jednak był mocno powiązany z jakąś dawką sentymentu, więc myślę, że i starsi kupili pod pretekstem, że dadzą dzieciakom pograć i młodsi kupili, bo gry Lego się będą zawsze sprzedawać. No dokładnie, to jest Lego, a poza tym gry Lego są dobre, tak. Dzieciaki biorą, to rodzice dla dzieciaków biorą, to jest najbezpieczniejsza gra na konsoli, jeżeli chcesz dla dzieciaków. Dobra, słuchajcie, bo możemy tak o wszystkich 10 tytułach rozmawiać, ale powiedziałeś, że żadnym zaskoczeniem jest Batman na pierwszym miejscu. No okej, okay, tak, największa premiera ostatnich tygodni. Dla mnie najmniejszym zaskoczeniem jest Minecraft, FIFA, Call of Duty i znowu Minecraft, dlatego że to już nie wiem, który tydzień, miesiąc czy też rok z rzędu powtarzamy te gry. I to mnie najbardziej fascynuje, po prostu jak ogromna ilość tych tytułów się sprzedaje, bo może one nie są na pierwszym miejscu, ale są na drugiej piątce przez miesiące. Nie przez jakieś tygodnie, tylko... Od premiery. Od premiery. Trzymają się tu po prostu przez ogrom czasu. No ale to już po prostu jest moc tych serii, tego nie sposób przeskoczyć. Call of Duty zostanie zastąpione przez następne Call of Duty, FIFA przez FIFA 16, a Minecraft nie zostanie zastąpiony nigdy. A jeszcze pewnie wejdzie trzecia wersja i będą trzy Minecrafty w najlepszym top ten. No GTA też nie dziwi, no to jest w sumie chyba najpoważniejsza i tak naprawdę najlepsza gra, która się tak długo sprzedaje i umówmy się, od premiery na pecety też trochę czasu minęło, poza tym pecety jednak dosyć mocno są tam spiracone w porównaniu do konsol, a jednak gra wciąż jest wysoko sprzedawana. Ale GTA będzie się cały czas dalej trzymać, nie? Bo teraz podobno ma ten dość dodatek, że będziesz mógł filmy robić, takie inne rzeczy. Filmy już możesz robić. Podskoczy.
Co ty gadasz? To ja nie włączałem od premiery Wiedźmina GTA i mi takie rzeczy teraz mówisz. Ej, dobra, panowie, ja muszę kończyć, tak? Ja włączę sobie GTA. Przecież, ale to zobacz sobie, jakie filmy są, no ten normalnie masz, wiesz, udawane trailery, przecież był nawet chyba, nie wiem, tego ze... Tak, ale mi chodzi na wersję na PlayStation 4. A, to przepraszam, nie, to chyba jeszcze nie weszło. Nie, no ale okej, tu jest jakiś tam multiplatform, nie, wrzucony. I to, kurczę, robi na mnie niesamowite wrażenie, wiecie, bo to, że się Wiesiek pojawi na 4 czy 5 tygodni i zniknie, albo Batman zniknie za 3 tygodnie, tak jak już mnóstwo gier przez ostatni czas, no to nie robi wrażenia. Może skupmy się na tych grach, które się, wiecie, pojawiają na tydzień albo dwa i znikają, bo nie będzie nigdy okazji już o nich powiedzieć, wiecie. Mamy Yoshi Woolly World, tak, no i kto powie coś ciekawego o tej grze, bo ja nie mam pojęcia, co to jest, a się pojawiło w top 10 sprzedaży. To jest takie Mario bardziej jak Kirby, tylko że z Yoshi. Mario takie jak Kirby, ale że z Yoshi. Dobra, Yoshi do Yoshi... Aha, i jeszcze połączenie z Little Big Planet, bo tam się ten pruje, ten świat, nie? Aha, czyli to tak trochę w oparciu o te ich Amiibo, co? Te maskotki. Też będziesz mógł te figurki wsadzać, ale to jest na Wii U. Czy wiesz, Yoshi zawsze na propsie, bo to dinozaur. Może trochę przez Jurassic World mi to wciągnęło, nie? Że podbiło sprzedaż. Nie, Yoshi zawsze będzie się sprzedawać. Nie. Co? Nie wiesz, ktoś się pierdolnął, mówi, kurde, wyprzedali wszystkie Jurassic Parki, to dawaj. Tego. Czy ma pan coś jeszcze z dinozaurami? No mam jednego takiego pluszowego, dawaj. Tak. Dobra, słuchajcie, i tak... Dziwne, że nie ma Splatoon z kolei. O, to no, ale gry na Wii U długo się nie utrzymują mimo wszystko. No, a było w ogóle tydzień temu? Było, chociaż, było, coś? Było. To... Miało chyba nawet od drugiego miejsca to zaczęło, z tego co pamiętam. Dobra, słuchajcie, nie ma się co pastwić. Wiedźmin trzeci, poza podium chyba już drugi albo nawet trzeci tydzień. Może już nie wrócić, zobaczymy. Ale wiesz co, myślę, że on się może jeszcze podtrzymać. Na podium nie wróci, ale myślę, że ta Wiesiek się może jeszcze utrzymać, dlatego że to jest gra, która wymaga bardzo dużo czasu. I owszem, no, najwięcej osób to skoczyło na nią od razu, ci co, wiesz, tam brali urlopy i w ogóle się nie mogą odkleić od niej, tak? Ale mam w swoim otoczeniu parę osób i sam jestem jedną z nich, które po prostu czekają, żeby kupić Wieśka i omijają wszystkie, wiesz, tam spoilery i tak dalej, chociaż się nie da ich uniknąć. No bo na razie nie ma czasu. Za miesiąc może będzie tego czasu trochę więcej, tak? Może za miesiąc będzie urlop, może coś, żeby, wiesz, móc do tego Wieśka doskoczyć wreszcie. Tylko, no, że wiesz, za miesiąc, za dwa, a za dwa to już wychodzą mocarne tytuły we wrześniu, więc... No, wrzesień to może jeszcze... Jak nie będziesz miał czasu w wakacje, ja nie mówię o Falloutie. No. Ja wiem, że tak. Wrzesień, Fallout wygrany już jest teraz, tak? To nie ulega wątpliwości, ale myślę, że wiesz, no fajnie byłoby, jakby Wiesiek się utrzymał na sprzedaży trochę więcej na top ten niż przez 3 tygodnie, no sorry. Tak, mnie bardzo cieszy pozycja Wiedźmina z racji tego, że jest to moim zdaniem pierwsza taka część, która odniosła tak komercyjnie patrząc ogromny sukces, bo nam się wydaje, że dwójka i jedynka się świetnie sprzedały, natomiast dla wielu, wielu osób jest to całkowicie nieznana gra, tak jak Batman jest wszystkim znany i nawet gdyby to była pierwsza gra w serii, to by się sprzedała, bo wszyscy wiedzą, co to jest Batman, wszyscy wiedzą, co to jest Lego, wszyscy wiedzą, co to jest Yoshi. Natomiast Wiedźmin jest dla wielu osób na tych rynkach największych czymś zupełnie, zupełnie nowym i ja jestem strasznie ciekaw, jak zrobią kolejną część, mam nadzieję, że zrobią, bo nie wiem, co tam wybuchło pod koniec trzeciej części, bo jeszcze nie ukończyłem, to ten nowy Wiedźmin będzie znacznie dłużej w top 3 albo i nawet na pierwszym miejscu się utrzymywać. On niech się utrzymuje, bo jeszcze dodatki przecież będą do tego wychodziły, więc on będzie cały czas na top 5, tak mi się wydaje. A dobrze, Paweł, właśnie, że zacząłeś gadać o Wiedźminie, bo chciałem się ciebie o to zapytać, ale jak już mnie wyręczyłeś w tym zadaniu, to się zapytam cię, jaką grę z tej naszej rozpiski chciałbyś, żeby znikła, już nigdy się nie pojawiła tutaj. Ja jestem tego ciekaw. O nie. Bo ja osobiście chciałbym, żeby stąd zniknęło te Elder Scrolls Online, bo jak dla mnie, no... przy Wiedźminie to nie ma racji bytu w tym momencie. Ale to też zdanie. Trochę inne gry, Tomku. To jest tak, zupełnie ale... co innego. Tu masz MMO, Elder Scrolls to jest MMO. Dlatego jestem ciekaw, co Paweł chciałby, żeby stąd znikło. Znaczy ja powiem tak, ja nie jestem jakoś negatywnie nastawiony do żadnych gier. Na pewno Elder Scrolls Online bym sobie sprawdził, żeby zobaczyć, jak to działa, bo ja nie nastawiam się nigdy negatywnie z zasady do żadnego z tytułów.
Wiadomo, że jestem znudzony całą serią Call of Duty, bo ja nigdy nie widziałem w tym jakiejś przyjemności. Ostatnio chyba właśnie w Advanced Warfare chwilkę pograłem. Po 15 minutach po prostu ta gra mnie odrzuciła, ale nie dlatego, że uważam, że ta gra jest fatalna, okropna, beznadziejna. Po prostu te tytuły do mnie nie trafiają. A ta rozpiska, to top 10 jest całkiem dobre, pomijając Minecrafta, FIFA, Call of Duty i jeszcze raz Minecrafta, bo to są tytuły, które zawsze tam z tyłu będą, no ale no, sami zobaczcie, Grand Theft Auto no to jest świetna gra, Wiedźmin też świetna, ale jego i Batman się zawsze będą sprzedawać, a wiele osób, których śledzę na Twitterze, mówi, że nowy Batman jest nawet lepszy od Wiedźmina. Mhm. To będziesz musiał usunąć tych swoich znajomych z Twittera. To idę po telefon. Tak. Więc zaznacz wszystkich. Dokładnie tak. Bo wy już popłynęliście na Batmana, a ja się jeszcze chciałem wtrącić, bo mój dobry kolega Wróżbita Maciej sprzedał mi taki pomysł, że przez to, co Paweł przed chwilą powiedział, czyli przez fakt, że nie wcześniej jeszcze co powiedział, przed Herezją powiedział, że Wiedźmin wchodzi na rynki zagraniczne i staje się tam rozpoznawalną marką. I Wróżbita powiedział Maciej, że mogłoby się stać tak, że jakaś poważna firma z Hollywood postanowiłaby Wieśka zekranizować tak na poziomie, jak wiecie, jakiegoś Batmana albo innego Ironmana. Mhm. I to by było bardzo fajne. Też czytałem... To by było bardzo fajne. Tak, tak. Czytałem trochę na ten temat i faktycznie to by było bardzo fajne, no ale zobaczymy. Zobacz, Rafale... nie Watch Dogsy, tylko teraz Uncharted, jakie ma problemy. Już miało wychodzić, już wszystko było ok i znowu ucięli im budżet, i znowu wywalili im scenarzystę. Ale to jest co innego, to jest co ale innego, wiesz, bo Uncharted... Nie, Krystian. Uncharted jest tylko... Po pierwsze, i zrobi piękny film z tego. Słuchaj, Uncharted po pierwsze masz tylko i wyłącznie jest ekskluzywem, tak, na PS4, a po drugie jest marką tylko i wyłącznie grową, tak? A Wiedźmin, no wszyscy wiemy, tak, że przede wszystkim ma z czego czerpać. Ma czerpać z książek, no jest opcja do ekranizacji. Książki tak czy inaczej są popularne w jakimś tam stopniu, również za granicą, tak? Jeżeli do tego dochodzi, że one odzyskują, tak jak Władca Pierścieni, kurczę, wiecie, no przez ekranizację one przeżyły, powiedzmy, swoją jakąś tam drugie życie, no bo nie można było podejść na ulicy, spytać, czy słuchaj, czytałeś, wiesz, Hobbita albo coś, ale o czym ty mówisz, wiesz, o jakim gościu, znasz Tolkiena, kogo, wiesz, no nie było tak kiedyś, nie? No, tak. A teraz, tak, wiesz, tak, teraz tak. Każdy reaguje na Tolkiena przez ekranizację właśnie, no tutaj oczywiście mówimy trochę w drugą stronę, tak, ale no zupełnie uważam, że inne szanse na ewentualną ekranizację, tak, ze sporym budżetem ma Wiedźmin, nie mówię, że teraz, ale może gdzieś w przyszłości, no bo nabiera niesamowicie duże jako marka i zobaczmy, jakie przecież tam mamy różnego rodzaju, wiesz, marketingi się za granicą pojawiały, czy też u nas. No u nas to wiadomo, że ta gra była sprzedana, zanim jeszcze w ogóle zaczęła powstawać, tak? Wiadomo było po prostu, że każdy... Wiecie, co mnie zastanawia najbardziej w tej całej rozpisce? Że nie ma tutaj ani jednej pozycji wyścigowe gry. Bo... A wyszły jakieś? Jak w GTA... Znaczy wyszedł Project Cars, ale to... Stosunkowo niedawno, wyszedł na tyle niedawno. Stosunkowo niedawno, no. Ale nie miał szans praktycznie z żadnym z tych tytułów. Się zastanawiam, co jest nie tak z grami wyścigowymi i może o tym porozmawiamy, bo w sumie to chyba będzie ciekawe, co? W sumie to jest bardzo fajne, płynne przejście. Dobra, super płynne przejście. Więc słuchajcie, to może ja powiem. Zobaczcie, że w sumie tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o nasz główny temat, właśnie o gry właśnie wyścigowe, to tych gier jest coraz mniej. A jeszcze na takim jakimś tam wysokim poziomie, to jest jeszcze mniej. Jeszcze mniej niż jeszcze mniej. Ja pamiętam zawsze, że konsole, no to przecież była właśnie dobra, świetna ścigałka, tak? Kupowałeś konsolę, kupowałeś sobie do niej jakieś wyścigi, czy to kiedyś PGR-y, czy kiedyś Gran Turismo, czy ja jeszcze pamiętam Metropolis Street Racer na Dreamcasta, że to były takie wyścigi, które ja po prostu brałem z miejsca i były rewelacyjne na te konsole, które sobie teraz brałem. A mamy 2015, słuchajcie, w tym roku, a mamy już połowę roku, wyszła tylko jedna wyścigowa gra. Jest to Project Cars. Mm-hmm. Dla mnie
mocno symulacyjna. Całkiem w porządku, aczkolwiek już twórcy są dla mnie totalnymi chamami, bo już dwójkę zbierają na dwójkę na Kickstarterze. Do tego to doszło. To jest dla mnie totalnie chamskie. I zobaczcie, że przez pół roku wyszła jedna wyścigówka, która jest w miarę okej. I to jest problem. Znaczy, wiesz co, odwieczny problem wyścigówek polega na tym, że masz dwie zupełnie przeciwne sobie grupy odbiorców. Z jednej strony masz graczy, którzy chcą grać w coś arkadowego, niezwiązanego całkowicie z rzeczywistością. Oni chcą przez 10 minut driftować na jednym zakręcie, zmieniać samochody, obniżać je tak, żeby wchodziły pod asfalt. A z drugiej strony masz graczy, którzy chcą być ustawieni w 100% na symulację. I teraz jeżeli producent gry chce wydać tą grę, no to wydawca mu mówi, słuchaj, musisz znaleźć jakiś środek pomiędzy, bo my chcemy sprzedać grę jednym i drugim. Musisz a niestety zrobić dobrze wszystkim. A niestety póki co chyba nikomu się to nie udało. Tak, tylko że nie wiem, Pawle, czy zauważyłeś, ale wydaje mi się, że rynek samochodówek, w którym właśnie mówimy bardziej o arcade'zie, jest większym rynkiem niż odbiorcy, którzy grają w symulację, prawda? No to jest oczywiste. No tak. Ale też wiesz, bo w symulacji jednak wiesz, masz jeden tor i musisz się go uczyć i robisz te czasy i zmieniasz samochód i zupełnie ci się już inaczej tym samochodem steruje i znowu robisz te czasy. Myślę, że w symulacji potrzebujesz dużo więcej czasu niż w czystym takim arcade'iku, gdzie właśnie... Oczywiście, że tak, ale właśnie to jest to, co kręci te osoby z drugiego obozu, natomiast zniechęca osoby z pierwszego. Dokładnie tak, dlatego wydaje mi się, że tych arcade'ów mimo wszystko i tak będzie więcej wychodziło, jest więcej odbiorców na to. Zobaczcie, że seria Need for Speed przecież, ja nie wiem ile ona ma lat, ale z 15 lat ma na... Nie no, chyba jakie 15, 20, tam był 93 rok chyba pierwsza gra była. No, jakoś no. Tak. To jeszcze wychodziło 20... w 2D i był widok z kabiny przecież. Ale wiecie co, tak się wtrącę, bo tak sobie myślę właśnie, bo gadaliście o tym, że arcade i symulacja i to trudno rozdzielić albo połączyć, żeby właśnie jak największej liczby odbiorców to trafiło, ale ja tak sobie myślę, że jest na to rozwiązanie bardzo proste, żeby pchać więcej symulacyjnych gierek na PC-ty, bo tam sobie mogą wszyscy podłączyć kierownice i to takie naprawdę rasowe kierownice, jak na przykład Logitech G27 ze sprzęgłem. A na konsolę pchać bardziej tego takiego arcade simulator. A ja chcę grać w symulację na konsoli. Nie, bo... No to musisz kupić sobie załóżmy Forza albo Projekt Cars. Ale pod jedną grę się nie kupuje konsoli, no albo komputera. Jak to nie? Jak to nie? Final Fantasy, Gran Turismo. Człowieku, to są gry, dzięki którym się ja zacząłem grać na konsolę. Ale to jest, dlaczego ja kupiłem Xboxa One? To nie jest jedna gra, bo za nią dostawałeś jeszcze kilka innych, tak? To nie jest tak, że wiesz, że kupuję dla Gran Turismo konsolę, bo nie ma czegoś takiego na PC-tach i do niczego więcej jej nie wykorzystam, bo od razu wiedziałeś, że zyskujesz dużo więcej. Poza tym, no umówmy się, no, PlayStation i to, co wyprawiało PlayStation z PC-tami, jedynka czy dwójka, no bo już może nie mówmy tam o czwórce, no to siekało PC-ty jak się masz, tak? No i wtedy nie było wyboru. Tylko, że samo granie na tych konsolach na tym padzie w ręku było zdecydowanie lepsze niż na tych zasranych strzałkach albo tym... No oczywiście, że tak. Od momentu jak analogi weszły, to już się dużo zmieniło. Ja pamiętam, słuchajcie, taką wam przytoczę krótką historię. Pewnego razu na święta zabrałem PS3 z Gran Turismo 5. No i sobie tam je rozstawiliśmy w jednym z pokojów, żeby tam dzieciaki się miały przy czym bawić. Oczywiście jak my starsi przychodzili coś tam zapalić, wypić, to też się tam dosiadali. I mój brat, który na różnego rodzaju grach na PC-cie, no całe dzieciństwo, całą młodość spędził i mnóstwo gier ograł,
czy to jakieś FPP, Skyrimy, różne tego typu tytuły, nie potrafił po prostu poradzić sobie z Gran Turismo, oczywiście w ustawieniach takich, gdzie nie ma jakichś tam kontroli trakcji powłączanych, nie? Lądową na barierkach momentalnie. Natomiast jak dałem mojemu ojcu, który jest zawodowym kierowcą od lat, i powiedziałem wyraźnie, tu masz gaz, tu masz hamulec, a tu skręcasz jak kierownicą, tylko że tam wychylasz, nie? Kurde, wsiadł i pojechał. I no dobra, może to nie był, wiecie, przejazd tam od razu top ten czasów i tak dalej, ale przyjechał bez wypadania z torów, no bo to była symulacja, tak? I to jest najlepsze, jeżeli chodzi nawet bez kierownicy, no bo umówmy się, ile osób gra na kierownicach, no może 5%, 10% maksimum tych, którzy kupują te gry symulacyjne, no bo to jest jednak cholerny koszt, nie? A to, że ta gra pozwala jednak tak dobrze odwzorowywać, te gry pozwalają tak dobrze odwzorowywać dzięki sterowaniu na konsolach, no sorry, no pecety tutaj straciły bardzo dużo, no dzisiaj odrabiają, bo dzisiaj sobie każdego pada możesz praktycznie podłączyć do peceta i to sobie odpalić, no ale jednak gry symulacyjne, wyścigowe dla mnie to jest domena konsol. Mamy Forzę, mamy Gran Turismo i to są dwa obozy, ale te dwa obozy idą równo. Nigdy nie byłbym w stanie stwierdzić jednoznacznie, że Forza jest lepsza od Gran Turismo, tudzież na odwrót, bo to jest po prostu konkurencja na zbyt wysokim poziomie. Tak, szczerze. Powiedz mi, Paweł, taki jak pytam się ciebie teraz w tym momencie, twoja najlepsza gra wyścigowa i bez myślenia mów. Nie jestem w stanie ci powiedzieć bez myślenia. Nie jestem w stanie ci powiedzieć dlatego, że mam wiele ulubionych gier wyścigowych, tylko każda mi służy do zupełnie czego innego. I to jest mój zasadniczy problem. Czy problem? No właśnie, to jest właśnie fajne, że jednego wieczoru maksymujesz czasy o tam setnych na zakręcie, żeby troszeczkę tego uciąć, a za chwilę włączasz sobie takiego właśnie burnouta i cieszysz się, a i... To jest złoty środek według mnie właśnie na konsolach. No, w sensie problem, że nie jestem w stanie mieć takiej jedynej gry, która byłaby w stanie zaspokoić wszystkie moje potrzeby motoryzacyjne. No dobra, Paweł, skoro nie jedna, to w takim razie powolutku może przejdźmy do omawiania naszego konkursu. Przypomnę omawiania czegoś o to, żeby i się Skype zestrał. Ze swoimi, nie wiem, śpiewać to śpiewam. Top 3 gier motoryzacyjnych, zaznaczam, niekoniecznie wyścigowych, a motoryzacyjnych, z krótkim uzasadnieniem. No i z uwagi na to, że dostaliśmy ilość zgłoszeń, którą bym określił jako w sam raz, ponieważ 4 zgłoszenia na 4 prowadzących to jest idealna ilość, postanowiliśmy, że każdy po prostu wybierze swoje zgłoszenie, które najbardziej mu odpowiada i je zaprezentuje i będziemy sobie w ten sposób te zgłoszenia omawiali. I Paweł, masz te 4 zgłoszenia, które jest najbardziej, które wybierasz? Które wybierasz i dlaczego? Wybieram kandydata numer 1. Aż dlaczego to? Bo wysłał chyba najciekawsze zestawienie gier. Ja już zobaczyłem Test Drive Unlimited, już mi się oczka zaświeciły, bo to była jedna z moich ulubionych gier. A to może przeczytajmy to zgłoszenie. Co, żeby wszyscy też usłyszeli, jak należy startować w konkursach. Więc Sasilton, mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem, napisał tak, numer 3. Jestem jeszcze na wizji? Tak, cały czas. O, coś ten, dobra. Numer 3, Test Drive Unlimited. Świetna gra z otwartym światem. Było to też jedna z nielicznych gier, w której było tyle modeli Ferrari. Grę wyróżniało właśnie to, że miało ogromny świat. Był nawet wyścig dookoła wyspy, pamiętam go, który trwał około godziny. Super grafika i klimat, nieraz odpalałem grę tylko po to, by sobie pojeździć po świecie bez odpalania wyścigów i tym podobne. Numer 2. Need for Speed Most Wanted 2005. Chyba najlepszy Need for Speed. W grze było wszystko. Super samochody, słabe samochody, słabe samochody i tuning, gdzie samochody za 40 tysięcy dolarów robiłeś wypasioną furę, która jechała jak Lambo czy Porsche. Numer 1, R Factor. W grę grałem kilka lat w różnych ligach, część sezonów nawet wygrałem. To było coś niesamowitego, wbijało się na serwa tylko po to, by potrenować okrążenia i poprawić czas o 0,2 sekundy. W niedzielę były wyścigi i to, co się czasami na nich działo, to istny mordor, szczególnie Monako. Tutaj przesłał nam filmik do swojego przyjazdu w Monako
I dalej pisze, jak widać masakra. Pamiętam, że wyróżniało mnie to, że grałem na kontrolerze od Xboxa 360. Przez te kilka lat były może z dwie inne osoby, które grały tak jak ja. Niestety osoby, które grały na kierownicach miały zawsze przewagę. Ta gra niestety była tak zrobiona. I to tyle. Dobra, więc słuchajcie, to jedziemy z tym test drive'em. Czy wam się tak bardzo podobał ten test drive faktycznie? Tak. Dobrze gada, bo jeszcze oprócz tego, co tutaj właśnie napisał nam, to trzeba dodać, że to ja w sumie pamiętam, że to była chyba pierwsza gra wyścigowa z takim otwartym światem i z innymi graczami, którzy jeździli tam online, tak? To na Xboxie 360 łączyłeś się, mogłeś z nimi rozmawiać, organizować wyścigi. Co ja najbardziej pamiętam z tych wyścigów, to było to, że ustawiała się grupka po prostu nie znających się nigdy w życiu ludzi na jednej najdłuższej chyba ulicy na tej na tym świecie, co tam był ta wyspa, i po prostu organizowali sobie wyścigi dragów, tak? No to było niesamowite. Mogłeś się poczuć w tej grze, jakbyś naprawdę uczestniczył w czymś dużym. To jest coś w stylu, jak teraz mamy Forza Horizon 2, tak? Czy Need for Speed Rivals. Wtedy to nie pamiętam dokładnie, który to był rok, no chwilę po premierze Xboxa 360, no i ta gra już te wszystkie rzeczy ma, więc jak dla mnie to jest właśnie jedna z tych lepszych gierek wyścigowych, tak? No, Test Drive, ja we wszystkich wyścigach najbardziej co lubię to wyścigi Endurance. Jak tam zobaczyłem, że jest wyścig dookoła wyspy, gdzie najszybszym samochodem udało mi się zmieścić troszeczkę poniżej godziny, to ja byłem przeszczęśliwy. To był wyścig, który powtarzałem najwięcej razy. Dlatego jak wyszedł Test Drive Unlimited 2, który kompletnie nie działał i nie został naprawiony, to ja byłem o krok od popłakania się. Dlatego zgadzam się, że pierwsza część Test Drive Unlimited była najlepszą, najmocniejszą, najfajniejszą wersją i spędziłem tam, chyba jestem w stanie powiedzieć, że setki godzin. Co prawda miała troszeczkę dziwną fizykę prowadzenia aut, ale po krótkim treningu tam mogłeś się dobrze do tego przyzwyczaić i czerpać zabawę z tego, tak? No słuchajcie, tam były takie szczegóły, że nawet mogliście szyby spuszczać, tak? Można było opuszczać szyby w samochodzie. Uwielbiam takie rzeczy, jak są w grach takie szczegóły powrzucane. Tak, no ja w Test Drive'a się dużo nie nagrałem. Mi się nie podobała ta fizyka. Ja miałem wrażenie, że ten samochód dziwnie jeździ i to tak dziwnie, że odrzucało mnie to w jakiś sposób, więc znam dużo znajomych, którym ogólnie bardzo podobał się ten test drive i faktycznie wiem, że to był to bardzo solidny tytuł, aczkolwiek mnie jakoś ominął, a dwójka to w ogóle gorzej wyglądało niż jedynka, więc to w ogóle było... No i dwójka miała jeszcze gorszą fizykę prowadzenia samochodu, tam to już się nie dało. Tak. Słuchajcie, drugie miejsce on sobie wybrał Most Wanted'a. Słuchajcie, tego Most Wanted'a ja niewiele pamiętam. A ja pamiętam bardzo dobrze tego Most Wanted'a, bo instalowałem go wielokrotnie na PC-cie, go ogrywałem zawsze i wracałem do tej gry co najmniej ze 4 razy. Ona była rozpoznawalna chyba najbardziej przez BMW M3 GTR jako auto firmowe tutaj. Podobało mi się to, w sumie to jest fajne w Need for Speedach, że opowiadając jakąś historię, często ci rzucają na początek jakąś furkę dobrze dosyć już odstawioną, którą możesz się przejechać, zobaczyć, co ta gra ci będzie oferowała w przyszłości. Niesamowicie się tym po prostu zajarasz, po czym ci wrzucają jakiegoś, kurczę, Fiata Pandę, no może bez przesady, ale Grande Punto już było, i musisz z tym Grande Punto od zera startować, tak, i robisz z tego Grande Punto coś, co potem może, wiesz, tak jak tutaj właśnie on było napisane, tak, kurczę, zrobić z Grande Punto furę, która staje ci w wyścigi razem z Lambo, no to jest po prostu z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony no daje jakąś frajdę, wiecie, no upgrade'y zawsze dają frajdę, tak? I zdobywanie jakichś tych ulepszeń. A tutaj one były rozwiązane o tyle dobrze, że tam stage 1, stage 2 i 3, po prostu niektóre z nich nie były dostępne dla fur z wyższej półki, tak? Jak brałeś Lambo, to zostawało ci już o wiele mniej opcji do stuningowania i je podciągałeś tylko w jakimś skromnym zakresie. Powiem dodatkowo, że fajne były dźwięki silnika. Może to nie było takie odzorowanie, do jakiego przywykliśmy gdzieś na Forzie czy na Gran Turismo, ale jak na standardy Need for Speeda,
to dźwięki były naprawdę fajne, dlatego że do dziś wspominam, ja akurat no, siedzę dosyć grubo w Mercedesach i dźwięk silnika, jak tam było SL500 na V8 albo CLK na kompresorze, naprawdę, naprawdę robiły robotę, było to wszystko słychać, jak to było tam dobrze spasowane. I to była fajna gra. To jest jeden z moich naprawdę też, no, Need for Speedy siłą rzeczy muszą się tu wbić w nasze top 3. I bardzo bym chciał wybrać tylko jednego, a niestety nie jestem w stanie wybrać jednego. Jeżeli Need for Speedy, to Most Wanted właśnie chyba jest tym, co najlepsze się wydarzyło po undergroundach i takim podsumowaniem tego, bo zostawili z tuningu tylko to, co jest najpotrzebniejsze, jakieś tam felgi, ewentualnie kolory i tak dalej, bo to się zawsze przydaje. Zostawili mechanikę i zostawili fajny model jazdy. I co by nie patrzeć, też był spory świat w Most Wanted. Też był spory świat, też był wyścig wokół wyspy. On nie trwał niestety godzinę, ale z tego, co ja pamiętam, to gdzieś tam 20 parę minut wystarczyło, żeby objechać dookoła po autostradzie to wszystko. I mi się to całkiem mi się to podobało. Tak. I mi tylko, jeżeli mówimy o Most Wantedzie, to ja pamiętam tylko tego ostatniego, a ten ostatni mi się bardzo nie podobał. Więc Krystian, jak może ci się nie podobać gra, która jest nagrodą w naszym konkursie? Przecież my tylko takie rzeczy dajemy, no. Byłem ostatnio w piwnicy, sprawdziłem, co mi zalega. O, to na Xboxa jeszcze. Dobra, dam im tym ludziom, niech się cieszą, no. Nie, ale tak jak już mówiłem To o może tym słuchacze mostu, muszą. No. To ja właśnie pamiętam, że to była pierwszy Most Wanted, pierwszy Need for Speed na Xboxa 360 po premierze i to on tam kosił grafiką tak. Wtedy. No przecież jak tam bump mapping wychodził, asfalt popękany czy jakieś nierówności kolejne, to przecież z widoku z pierwszej kamery, bo niektórzy grają z widoku za samochodem i z liniami wskazującymi, nie? Tam nie było ale linii. jak graliście z widoku ze zderzaka, to po prostu w oczy waliło to, jak słońce się odbijało. No, graficznie kosiła ta gra wtedy. Więc ja ją też bardzo miło wspominam. A powiedzcie mi, nie wiem, ktoś tam niech sobie weźmie i odpowie mi na pytanie, a jak się zapatrujecie na kwestię w ogóle tam pościgów z policją i ten motyw, który był tam wykorzystany, bo no nie oszukujmy się, to był najmocniejszy motyw w tej... Największa różnica między Undergroundem to było to, że działo się w dzień, i było to, że była policja. Ja najlepiej policję... Mi się najbardziej Need for Speed jak policja kojarzy z tego pierwszego Hot Pursuit. Z Hot Pursuit 2. To tam to miało fajny klimacik tam. W każdym innym Need for Speedzie, czy to Undercover, czy Most Wanted, czy Rivalsach, czy teraz tym nowym Most Wanted, jakoś mnie ta policja nie powala, wiesz? A wiesz, co było fajnego w tym Most Wanted z 5 roku? Nie wiem oczywiście, czy to było na wszystkich wersjach, bo wyszło coś takiego jak Black Edition tego Most Wanted pierwszego. I w tej wersji Black była opcja, żeby... Znaczy ogólnie w każdej z tych części były wyzwania. Było tam, nie wiem, 100 chyba tych wyzwań, czy 60, już nie pamiętam. No i chodziło o to, żeby na różnych poziomach, powiedzmy, nie wiem, zgubić ogon albo gdzieś tam się przejechać i tak dalej w jakimś określonym czasie. No i dostawałeś od razu gotową furę stuningowaną, jechałeś jakimś takim parchem, bo beznadziejnie te fury były skonfigurowane i zdobywałeś kolejne gwiazdki i na kolejne poziomy sobie wchodziłeś. I tam było jedno wyzwanie, nie wiem czy ono było odblokowane od początku, czy trzeba było do niego dojść, ale po prostu dla mnie ono było najważniejsze ze wszystkich, ponieważ dostawałeś, poprawcie mnie jak się nie mylę, ale to był stary Dodge Charger, który, no oczywiście zero jakiegoś tuningu zewnętrznego, tylko porządny silnik V8, jakieś tam 5 albo 6-litrowa pewnie i po prostu trzeba było tą V8 uciekać przed maksymalnie dopasionym pościgiem policji, gdzie jakieś tam mega suwy cię cały czas ścigały i to było niesamowite wyzwanie. Kurczę, takie wiecie, gone in 60 seconds, nie?
I to naprawdę robiło robotę, pomimo tego, że tego samochodu nie można było normalnie wziąć do wyścigów, bo był zablokowany, nie można go było kupić, to wrzucenie tej jednej fury nawet do tego wyzwania to po prostu było mega i dawało kwintesencję właśnie tych pościgów policyjnych, które no jednoznacznie mi się kojarzyły z driverem, tylko po prostu na zupełnie innym poziomie, no, na takim prawdziwych wyścigów, nie? Mhm. Tak, dobra, słuchajcie. To tego Most Wanted'a zostawmy i tą pierwszą grę, którą sobie wybrał, R Factor. Tomku, ty mówiłeś, że ogarniałeś temat. Co to w ogóle jest? Ja ogarniałem temat pod tym względem, że ja zawsze marzyłem, żeby w tą grę pograć, tylko że mój komputer mówił mi nie idź i nie pograj w to. No bo miałem za słaby komputer i mogłem tylko popatrzeć sobie na filmiki z YouTube'a. I tyle. Wiem tylko tyle, że to była mega super symulacja, dodawana chyba do kart graficznych, czy tam do czego tam się dało. Mhm. Coś w stylu właśnie Assetto Corsa albo Life for Speed. Nie wiem, może Paweł, ty w to może na pewno grałeś, czy... Nie, to pecetowe. Ja w pecety... Pecetowe, fuj, tego kijem nie tykam. No. Dobrze mówisz, właśnie. Natomiast wiem, co to jest R-Factor, wiem, jaki on jest hardkorowy, widziałem, jak ludzie w niego grają i pełen szacunek dla każdej osoby, która była w stanie się wciągnąć to bardziej, a tym bardziej szacun dla Sasiltona, jeżeli się wciągnął w to i pozostał przy padzie. Mhm. No dokładnie, bo to jest gra, gdzie nie liczy się jakie miejsce masz, liczy się tam zwykła jazda, tak? Jak wchodzisz zakręt, czy tam no. Podwójne sprzęgło, czy tam, no po prostu takie szczegóły. Tam nie chodziło o widowiskowość, tylko o prawdziwą przyjemność z jazdy samochodem i potrafienie kontrolować go, tak? Wychodzenie z poślizgów i na takie rzeczy. Tak samo jak w Assetto Corsa czy Life for Speed. Dokładnie tak. Dobra, słuchajcie, to może zostawmy tego pierwszego kandydata i nasz gość powie w takim razie jego trzy gry. Ja wybrałem trzy dosyć stare gry, bo nie chciałem tak oczywistymi tytułami rzucać jak Forza, Gran Turismo. Te gry oczywiście też zasługują na swoje gdzieś tam miejsce. Ale chciałem czymś zaskoczyć i pierwszą taką grą, którą mam na swojej liście, to jest też Need for Speed, ale trójka, Hot Pursuit, gra, która wyszła w 98 roku. To jest strasznie stara gra. Grałem w nią na PSX-ie, na split screenie z moim kolegą. Też grałem na split screenie, no. Na 14-calowym telewizorku, który był wypukły, bo teraz taka jest moda, wtedy też była taka moda, tylko że wtedy robili wypukłe w drugą stronę. I no, ta gra miała w sobie to coś. My potrafiliśmy odpalać wyścig na chyba 8 okrążeń, bo to było maksimum, jaka konsola była w stanie zdzierżyć, i jeździć pod prąd, tylko po to, żeby więcej pojeździć. I potrafiliśmy odkrywać zakamarki każdej mapy. Znaleźliśmy jakiś dom, do którego można było wjechać. To prawdopodobnie był jakiś glitch, a kiedyś nie było internetów i update'ów i takich różnych rzeczy. Więc jak był jakiś glitch z grą, to już dobranoc. I ta gra naprawdę utknęła w mojej pamięci. Jak dzisiaj przed nagraniem odpaliłem sobie na YouTubie, jak ta gra wyglądała, to powiem szczerze, nie mogę uwierzyć, że ona wyglądała tak źle. I że no ja... właśnie dostałeś nauczkę, że do niektórych gier nie warto powracać, no. Pamiętaj jak wyglądały i zostaw w spokoju. Ale ja naprawdę, ja ją zapamiętałem jako taką całkiem ładnie wyglądającą grę. I dzisiaj jak na YouTubie ją zobaczyłem, to stwierdziłem, rany boskie, jak to kwadratowo wyglądało, co ja w tym widziałem, ale szybko skasowałem filmik, zostanę przy moich wspomnieniach i to było naprawdę fajne. Tam była super muzyka, super soundtrack z tego co pamiętam. Ale to w Need for Speedach zawsze były fajne soundtracki. Były fantastyczne auta w tej grze. Były widoki z kokpitu, bo to w Need for Speedach to, z czego dzisiaj, wiecie, się jaramy, to w Need for Speedach było od zawsze. Od praktycznie, nie wiem, czy pierwszej, może jak nie pierwszej, to drugiej części, ale wiem, że w pierwszych Need for Speedach, które były jeszcze w 2D, to też się pojawiały.
widoki. Ale były kokpity, a nie jak w Gran Turismo jakieś czarne wycięta teksturka, która ma no, imitować tobie kokpit tak. I wiesz, były, działaj były wyobraźnią. Były kokpity, tak? I jakie były fury, wiecie, no było Ferrari w tamtych czasach. W tamte czasy to były najbardziej seksowne czasy, jeżeli chodzi o całą motoryzację, tak? Było Lamborghini Prawda. Countach, było Lamborghini Diablo, było Ferrari F40, był Mercedes CLK GTR, była Corvetta, jeszcze ta piękna, niewyglądająca jak wszystko inne, tak? I mnóstwo innych firm jakichś inspirowanych, wiecie, włoskich firm, takie jak się brało na historykach z Gum Turbo, które swoją drogą wróciły do Biedronki i nie kupujcie ich za te pieniądze, które tam są. W ogóle ich nie kupujcie, bo po pierwsze są obrzydliwe, a po drugie po prostu historyjki one mają... One zawsze były obrzydliwe. No dobrze, właśnie to chciałem ale powiedzieć. Macie, ale w ogóle historyjki Wy tą są... gumę żuliście, bo ja tylko papierki wyciągam. Ale te dokładnie, historyjki są teraz takie z dupy. W ogóle swoją drogą kupiłem 3 sztuki. Pierwszą, jaką otworzyłem i wylosowałem, to wylosowałem Mercedesa. Wow, zajarałem się strasznie. No był to Mercedes E-klasa. Potem otworzyłem drugą, było BMW 5. Mówię, kurwa, coś jest nie tak. To już nie jest ten świat. Dobra, trzecią otworzyłem, to już było coś ciekawszego, tylko że to było coś na tyle ciekawego, że już nie pamiętam, co to było, jakieś, wiecie, jakieś tam Zonda czy coś w tym stylu. Ale no, ale to już nie jest dzisiaj, nie robi takiego wrażenia jak wtedy. Wtedy po prostu był Salen, tak, był Ital Design na BMC oparty 7 bodajże, 8, przepraszam. Kurczę, no to były fantastyczne fury i no nie da się tego chyba, wiecie, powtórzyć po prostu, no już nie w tych czasach. No więc tego Need for Speeda kocham z całego serca i jak najbardziej uważam, że jedyne, czego w nim brakowało, to opcji, żeby występować w roli funkcjonariusza policji i się pościgać. Bo poprawcie mnie, ale tego wtedy nie było. To dopiero się później pojawiło przy Hot Pursuit 2, która już nie była taka fajna. Tak. Wiem, że przy 2 to było, bo grałem w 2 akurat i z kumplem grałem na Spirskinie właśnie. Jeden był... Jeden po prostu brał udział w wyścigu, a drugi był policjantem i go gonił. I to było dla mnie świetne. Tak. Więc to było to. Pawle, co masz jeszcze? Kolejną grą jest gra na pierwszego Xboxa i nie mówi to o Xboxie One, tylko o tym pierwszym kaloryferze, który zawsze zimą mi grzał bardzo fajnie stopy. Gra się nazywa Racing Evolution, a w Stanach Zjednoczonych się nazywa Apex. I była to gra stworzona przez studio Milestone, ci co teraz robią praktycznie każdą motocyklową grę, jaka się pojawi. I ta gra... była fatalna, była okropna, była beznadziejna, nie miała fizyki, nie miała dużej nawet licencji, natomiast urzekła mnie zupełnie czymś innym. Ta gra miała świetną historię, bo tam cała gra polega na tym, że to ty tworzysz swój samochód, tworzysz swoją firmę i musisz walczyć o to, by ta firma jak najlepiej się rozwijała i sprzedawała samochody. Oczywiście to było bardzo uproszczone, bo po prostu wybierało się blueprinty, robiło się bardzo uproszczone logo ze schematów, ale można było nazwać swój samochód, więc to już od samego początku budowało klimat. Zaczynało się w ogóle w jakiejś tam stodole. Później jak samochód gdzieś się zaprezentowało prasie i się wygrało z jakimś innym znanym samochodem, no to dzięki temu, że się dobry artykuł w prasie pojawiał, no to miałeś więcej pieniędzy na to, żeby zbudować drugą szopę. Jak miałeś 2 szopy, no to mogłeś zacząć budować jakiś nowy samochód. I to po prostu się jakoś tak nakręcało. Naprawdę ta gra bardzo do mnie przemówiła, bo była zupełnie inna od wszystkich gier i do dzisiaj nie ma takiej gry jak właśnie Racing Evolution. To prawda. No nie, to jest fajny pomysł. Nie wiedziałem, nie słyszałem fajny, o tej fajny, grze no. I kurczę, lubię takie gry, które mają inne podejście do tematu. A mogę wam powiedzieć na szybko o jednej grze takiej, która gdzieś tam podejrzewam, że jest zapomniana. Nie wiem, czy gdzieś ją w ogóle kojarzycie, a uważam, że jest świetna, jeżeli chodzi o swoją miodność i w zasadzie nawet bym ją teraz odpalił sobie i sobie tam poklikał trochę. Bo mówimy o grach motoryzacyjnych, a to nie są tylko ścigałki. Nie ma co prawda zbyt wielu takich typowych menadżerów, które by jakoś, nie wiem, gry wyścigowe czy motoryzacyjne opisywały, ale dawno temu była taka gra jak Gearhead Garage.
I to jest w skrócie, protoplasta dzisiejszego Car Mechanic Simulator. Z tym, że od Car Mechanic Simulator się odbiłem dosyć mocno, bo chociaż on naprawdę fajnie starał się pokazywać różne elementy, mechanikę tego auta, wiecie, a to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby kogoś, kto się interesuje żywą motoryzacją, tak, i jara się, chce jeździć, czeka na swoje prawo jazdy wreszcie, odlicza wręcz dni, godziny, tak, nie do matury, nie do pierwszej randki, tylko właśnie do prawa jazdy, i żeby, kurczę, mógł sobie spojrzeć na to od drugiej strony, mieć możliwość, tak, bo nie ma taty z warsztatem, jak samochód jest zbudowany, z jakich części i w ogóle o co chodzi w tym wszystkim. Gearhead Garage robiło to w tak prosty sposób. To były po prostu, wiecie, ilość poligonów, ilość modeli 3D, które tam były, to był poziom w ogóle na Nintendo 64 albo jeszcze wcześniej. Ale ta gra miała tak niesamowitą miodność, takie fajne jakieś historyjki komiksowe i dawała mimo wszystko dosyć sporą swobodę jak na tamte czasy, ponieważ nie były dostępne tylko części standardowe, ale do każdego z aut można było kupić jakieś części zamienne typu przyciemnione szyby albo typu specjalnie podwyższone zawieszenie, żeby ze zwykłego pick-upa zrobić bardziej monster trucka albo z Mustanga wersję sportową i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście bez żadnych licencji, ale mimo wszystko gra się opierała na jakichś modelach realnych, więc był Mustang, była amerykańska taksówka, taki kap typowy, był Garbus, jeżeli się nie mylę, no było kilka takich fajnych autek. I kurczę, na tej grze naprawdę to byłem młody, jak w nią grałem i wiem, że się kilku ciekawych rzeczy o motoryzacji z niej dowiedziałem. I szkoda, że ten Car Mechanic Simulator dzisiejszy nie jest taki, nie wiem, taki przystępny, taki fajny, taki ciekawy, taki prosty. Fajnie, jest wszystkiego więcej, można przejechać się po jakimś torze, żeby zobaczyć, czy się wszystko dokonało naprawy, ale to wszystko jest takie trochę wybrakowane, czegoś, coś jest w tym sztucznego. A tamta gra mi się mocno zapisała w pamięci i to też nie jest kwestia tego, żebym się dzisiaj zdziwił, jakbym ją zobaczył, bo wiem, żeby tak nie było, wiem, żebym jakbym ją zobaczył, to bym wsiąkł na parę godzin. A ja wiem, żebyście wy się zdziwili, jakbyście zobaczyli taką grę jak Automodelista. Kojarzycie taki tytuł, który był na PlayStation 2 i na Xboxie? Słuchajcie, to była gra, gdzie fizyka prowadzenia samochodu była strasznie okropna i do niczego, opierała się głównie na driftowaniu, ale co było niesamowitego i niepodważalne, niepowtarzalnego w sumie do dzisiaj, to był styl graficzny. To było po prostu cel shadingowa grafika. Ta gra wyglądała jak komiks w ruchu, jak obrazki w ruchu. Jak Transformers. Nie wiem, czy... Możliwe, ale nie wiem, czy dokładnie pamiętam tą grę, czy tam właśnie chodziło coś w tym stylu, że też robiłeś swój klub, swoje rzeczy, mogłeś malować nalepki, takie różne rzeczy, ale to, co najbardziej właśnie mi się w pamięci zostało, to to, że to była taka super, super dziwna grafika, cel shading w wyścigach samochodowych. To się ze sobą nie łączy, a tam to zadziałało, nie? No ja nie miałem okazji pograć w tą grę, ale faktycznie piękne było. Dobra, słuchajcie, bo Paweł ma jeszcze jeden tytuł, więc powiedz nam, Pawle, jaką jeszcze grę masz w swoim top 3? Fajnie, że wspomnieliście, że gry motoryzacyjne to nie tylko ściganie, bo ostatnią grę, którą mam, to raz, że to jest gra, która ze ściganiem nie ma nic wspólnego, a dwa, że jest na pecety. Bardziej nie ma nic wspólnego ze ściganiem, no. I to jest Euro Truck. Euro Truck to jest taka gra, którą albo się pokocha, albo się znienawidzi, bo większość osób jest w stanie powiedzieć, że to jest gra nudna jak flaki z olejem, natomiast dla mnie to jest świetny odskocznik od całkowicie, absolutnie wszystkiego. Odpalam grę, biorę jakiś tam towar i po prostu jadę przez te setki kilometrów Europy, słucham sobie do tego jakichś podcastów, wyciszam się, jestem w stanie się uspokoić i po prostu podziwiać widoki, bo grafika jest całkiem znośna, ale mieć taką po prostu przyjemność z samej jazdy, z prowadzenia samochodu. I na konsolę...
Nie wiem, czy nie rozmawialiśmy chwilę krótką tym ostatnio, podczas gdy omawialiśmy Farming Simulator wspominałem o tym, jak właśnie przy symulatorze ciężarówek też jest to fantastycznie odwzorowane. Podejrzewam, że sama konfiguracja ciężarówki, bo ja właśnie o tym wtedy wspominałem, bo to mi się rzuciło w oczy, potrafi zająć dobrą godzinę i mnóstwo frajdy napędzić, tak? I to nie jest czerstwy tuning, wiesz, jak z Need for Speeda, że wszystko wymyślone, tylko właśnie w oparciu o licencjonowane części. Fajna sprawa. A powiedz mi, Paweł, ty tak grałeś to dłużej, czy ja mam tam, jako ciekawostka? Nie, ja mam kilkadziesiąt godzin, mam chyba większość dodatków. Nie mam tego najnowszego, gdzie dodali kraje skandynawskie. Nie bawię się tam w żadne tuning i takie tam różne opcje, bajery. Mi po prostu sprawia frajdę sama jazda tam i jeżdżenie. Natomiast świetnym jest ten element, że tam ta jazda ma jakiś cel, bo ja nie jestem w stanie usiąść i jeździć tak bez celu. A tak, jeżeli mam jakiś towar do dowiezienia gdzieś w konkretne miejsce i GPS mi pokazuje, gdzie mam jechać, to, że tak powiem, uspokaja mój mózg, że po coś to robię, że to nie jest takie po prostu bezsensowne siedzenie i gapienie się w monitor. I jest jedna gra na konsolę, która była bardzo bliska, by być takim eurotrackiem konsolowym. I to było The Crew. The Crew, które ma przeogromną mapę. No, całe Stany Zjednoczone, oczywiście w pewnej skali. Natomiast mapa jest gigantyczna, jest piękna, jest świetnie odwzorowana, są różne warunki atmosferyczne, każdy stan ma jakiś swój charakterystyczny punkt, tylko w tej grze zrobili ogromną mapę i absolutnie zniechęcają mnie, bym z niej korzystał, bo wszystko, co się dzieje, jest albo na małych odcinkach, albo na wyznaczonych trasach, które są bardzo krótkie. Fakt, są jakieś tam wyścigi, one jakieś tam mają swoją nazwę, które potrafią trwać po kilka godzin, ale nawet ten nowy dodatek, który wyszedł, to zrobili jakiś tam festiwalowy dodatek, gdzieś tam na górach kanionu można się pościgać monster truckami. No, dali ogromną mapę i w ogóle nie chcą, żeby ktoś z niej korzystał. Ja bym chciał po prostu w tej grze pojeździć, pozwiedzać. Tam jest masa punktów do odkrywania. Tylko żeby, tak jak w Eurotracku, żeby to miało jakiś sens. To jest przecież bardzo prosty zabieg. Wystarczy, żeby mi dali jakąś misję, nie wiem, przesyłki kurierskiej, którą po prostu muszę dostarczyć z punktu A do punktu B. Bo tak jak jeździłem bez kompletnie żadnego celu, no to było fajne przez pierwsze parę godzin gry, ale później niestety mój mózg mi powiedział: stary, przesadzasz, nie ma w tym żadnego celu, zmieniaj grę. No dobrze mówisz, bo tam co prawda z jednego końca na drugi koniec mapy można było w rzeczywistym czasie 45 minut dojechać, i to z nogą w podłodze, ale oprócz tego tak naprawdę nic tam dużo nie było. Już pal licha tą fizykę, bo też za specjalna nie była, ale fatalna była. Dokładnie, ale właśnie tak jak ty mówisz, że to mogło się stać dla konsol czymś takim jak Euro Truck Simulator, tak? Tylko wystarczyło trochę pomyśleć, kurczę, jak to wszystko urozmaicić, jakie misje dać. Tak samo jak właśnie mówiłeś o Euro Trucku, ja się przyglądałem, jak ludzie grają sobie w to na Twitchu, tak? I co mnie po prostu zaszokowało, to jest to, że ludzie grają ze sobą przez internet, rozmawiają ze sobą na TeamSpeakie czy jakimś tam wewnętrznym czacie, powiedzmy sobie, i oni robią konwoje w parę osób, tak? Oni wożą te towary, jak jeden z nich gdzieś zaginie, to reszta zjeżdża na pobocze i nie to, że na pobocze, na piasek koniec, i bo to gra, to sobie poczekamy. Nie, oni szukają miejsca spoczynku, taką jakąś stację benzynową, jakąś zatoczkę i tam czekają, posługują się koordynatami GPS, że no naprawdę, to jest symulator jeżdżenia z ciężarówką, jak sama nazwa wskazuje, ale to mnie właśnie urzekło w tej grze. Więc tu też można dać brawa, bo to jest też dobra gra wyścigowa, powiedzmy. No, społeczność graczy jest ogromna i bardzo silna. No. Mhm. Dobra, nie próbowaliście nigdy w GTA jeździć w taki sposób, żeby przestrzegać przepisów i... Ja jeździłem i się ze mnie śmiali. Ale to zawsze było fajne, a to masz grę, która wręcz od ciebie wymaga tego. Nie, to jest fajny patent, ale no, wysoki jest próg odbicia, no, nie dla każdego. Jak symulacje. Tak, dobra, słuchajcie, to wiemy, co miał Paweł, wiemy, w co jakie gry najbardziej odbiły mu się w pamięci.
Mamy pierwszego słuchacza, przeczytaliśmy to. Dobra, to jedziemy dalej. To teraz ty, Tomku, czy ja? Wiesz co, mogę przeczytać ja, bo potem będzie mi to trudno przeczytać. Okej. Okay. To... tych kolejnych. Więc Igor napisał nam coś takiego. Numer jeden to jest Need for Speed Porsche 2000. I dlaczego tak napisał? Gdyż to jest pierwsza gra, w której przesiedziałem przed szarakiem setek godzin i wraz z moim bratem biliśmy rekordy tras. I to jest prawda, bo ta gra jest naprawdę była inna od wszystkich innych Need for Speedów. Tutaj przed nagraniem z Rafałem rozmawialiśmy, że to chyba był pierwszy Need for Speed, który pokazywał historię tylko jednego samochodu. Tam nie mogłeś jeździć niczym innym, tylko Porsche. I to ale to nawet nie tylko Need for Speed, to w ogóle pokażcie mi inne gry. No gdzieś tam było, wiecie, Ferrari Experience, tak, na PS3, ale to jest nic, to w ogóle... Zero porównania z tą historią. W Porsche, w Need for Speedzie Porsche to naprawdę było coś i szkoda, że wiecie, jakby kurczę wypuścili taką grę, która by opowiadała całą historię Mercedesa, no to mnie by tu nie było z wami na pewno teraz. No na pewno. Wiecie panowie, co tam jeszcze było takiego dziwnego, bo to, przypomnij mi, który to był rok? 90, nie, wiem, 2000, nie tak? 2001, drugi, coś takiego. No i słuchajcie, i tam były już trójwymiarowe modele kokpitu, tak? W środku to nie była kierownica, stare modele Porsche miały tę taką oldschoolową kierownicę wielką z takimi grawerowanymi, no po prostu dokładnie. I tak samo jak model zniszczeń, też nie był zrobiony tak na odpierdol, tylko tam pomyśleli troszeczkę tą głową. No mało kto w tą grę grał, bo stara gra, też dużo ludzi o niej nie pamięta i tutaj szacunek, że przypomniał taką grę właśnie Igor, bo była dobra. A druga gra według niego to jest Nailed i to jest gra od Techlandu, Wyścigi Quadów, tak, o ile dobrze pamiętam, Wyścigi Quadów w terenie. I komentuję to w ten sposób, dlatego że Techland zaprezentował, jak na swoim silniku może stworzyć nie tylko strzelanki, ale również fenomenalne wczucia podczas jazdy na quadzie. O ile pamiętam, to był silnik chyba Chrome, ale mogę się mylić, pewnie słuchacze mnie poprawią. I graliście w Naila? Nie. Ja wyznaję tylko jedną grę o tych, jak tam się, skutery, ATV. I chyba tą samą, co ja, no. Pierwszy ATV, MX vs. Nie, to nawet chyba jeszcze nie był MX versus ATV. To był pierwszy ATV, jaki wyszedł z racji tego, że była opcja freeride, była opcja podzielonego ekranu i z kolegą jeździliśmy po prostu po planszy, szukaliśmy możliwości wyskoczenia coraz wyżej i dalej no, dziesiątki godzin tam straciliśmy w tej grze. Mhm. Tak. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tego Nailda, to on mi... Ja z nim miałem problem i za bardzo nie podobała mi się ta gra. Nie podobała mi się ta gra, bo grałem poprzednio, wcześniej w grę, która nazywała się Pure. Nie wiem, czy pamiętacie. I to była zajebista gra, w której robiłeś te super mega skoki i tam jeszcze mogłeś się dopakowywać i jeszcze coś tam robić. Była przepiękna i grało mi się w nią naprawdę świetnie. Dlatego ten Nailed mi tak odszedł, bo Pure był. Więc no ogólnie spoko. Był to dosyć solidny tytuł, ten Nailed, z tego co pamiętam. Ale tylko pamiętam go ze względu na to, że był polski. A tak gry za bardzo nie zapamiętałem. Ale wierzę, że mógł się podobać. No, takie gry są zresztą przyjemne. Mi się ten Nailed strasznie kojarzy, nie wiem czemu, bo to są po prostu dwie różne gry w założeniach i w mechanice i w ogóle to są dwie różne gry, a ja mam taki głupi mózg, że mi się to kojarzy, nic z tym nie poradzę. Kojarzy mi się to z grą Fuel. Nie wiem, czy kojarzycie ten tytuł. To była jedna wielka, otwarta mapa i się po tym ścigało. Kojarzysz, Paweł, takie coś? Kojarzę, ale nie miałem okazji w to pograć. No właśnie, ja chwilkę w to pograłem i kurczę, to było tak słabe, beznadziejne, ale tak mi się to fajnie kojarzy, ta gra, no lubię sobie ją wspominać, czasem się ma takie śmieszne gry, do których naprawdę warto wracać. Smuggler's Run. Smuggler's Run, właśnie, coś w tym stylu, takie klasyki powiedzmy sobie, tak samo jak jego trzecie miejsce, to jest powiedzmy sobie klasyk, Gran Turismo.
pierwsza ścigałka, która dała mi w kość i długo musiałem wczuć się w mechanikę. I to są czysty, to są... Oj kurczę, chłopak ma rację, bo pamiętam jak przyniosłem do domu Szaraka z Gran Turismo pierwszym, włączyłem pierwszy wyścig, wyleciałem w bandę, powiedziałem, kurde, coś jest nie tak. I zacząłem zdawać licencje, bo w tej grze były licencje, żeby zapisać się na mocniejsze wyścigi, żeby w ogóle zacząć się ścigać w tej grze, trzeba było najpierw zdać licencje. A licencje polegały na nauce jazdy, nauce ruszania, nauce hamowania, nauce wchodzenia w zakręty. To chyba była pierwsza gra, która takie coś wprowadziła w pierwszy raz. I dobra, to wcale nie było łatwe. Tomku, w takim razie wiemy, co miał Igor, co masz ty? Co mam ja? Ja ci powiem tak, może będę oryginalny, może nie będę oryginalny, ale kontynuując Gran Turismo, to Gran Turismo 2. Dlaczego? Tam było z 700, z 1000 modeli samochodów. Nie, chyba aż tak dużo nie, ale było kilkaset na pewno. 600, chyba coś koło 600. Powiedzmy coś do tej liczby i dla mnie wtedy jako młody gówniarz z konsolą przed 14-calowym właśnie wypukłym telewizorkiem, jak powiedział Paweł, to było dla mnie coś niesamowitego. Nie wiem, czy ja więcej czasu spędziłem w garażu, czy więcej na torze. Ale ta gra, powiedzmy, dużo, dużo w moim życiu zmieniła. Całe postrzeganie wyścigów, motoryzacji samochodu. Po prostu zacząłem się interesować tym wszystkim, jak to działa, dlaczego jak zmienię tłumik na większy, to co coś tam się dzieje, jak zmienię turbinkę, jak dodam filtry. No powiedzmy, oprócz samego ścigania to już miało taki malutki początek młodego mechanika, tak, że mogę postawić rękę, że wielu, wielu teraz takich ludzi, którzy się interesują powiedzmy bardziej profesjonalnie wyścigami, kajotesami czy jakimiś innymi rzeczami, też troszeczkę pogrywało w Gran Turismo. Owszem, a przy okazji, sorry, że się wtrącę, ale to co powiedziałeś, to warto tutaj wrzucić taką ciekawostkę, że Paweł, bo to chyba u was ostatnio była mowa, że bierze w wyścigach jakiś gościu, który wygrał Akademię Gran Turismo i zaczynał jako młody gówniarz jeszcze tam tak. Na Gran Turismo, a potem wzięli go do siebie i na Nissanach bodajże jeździ, tak? Czy na czym? Tak, jeździ na Nissanach i brał udział teraz w Le Mans, tylko niestety kiepsko im poszło, bo ten Nissan, którego oni zrobili na Le Mans, to było coś naprawdę bardzo dziwnego. No dobra, ale był kierowcą dziwnego. Oficjalnym, tak, oczywiście, nie żadnym tam zastępczym. To jest coś niesamowitego w ogóle, co zrobili. Tak, coś niesamowitego. Zaczynał chłopak od konsoli i skończył w prawdziwym wyścigowym samochodzie, wygrywając turnieje i tak dalej. Co więcej, on nawet powiedział, że było mu o wiele łatwiej przesiąść się do prawdziwego samochodu, ponieważ w prawdziwym samochodzie o wiele więcej się czuje. I to jest tak naprawdę bolączka wszystkich gier, ponieważ nigdy w życiu żaden deweloper nie stworzy nam prawdziwej symulacji, ponieważ prawdziwa symulacja potrzebuje działać na bodźce, których konsola, pad czy kierownica nie jest w stanie nam oddać. Najfajniejszym teraz zbliżeniem do takiej rzeczywistości dla mnie, które było, to były te wibrujące spusty w nowym Xboxie, bo to było bardzo fajne w momencie, gdy samochód wpadał w poślizg, no to zanim usłyszałeś, to już zaczął już ci wibrować spust i ty już wiedziałeś, że coś nie tak dzieje z samochodem. I to był jakiś kolejny przełomowy dla mnie krok, który zbliżył mnie do prawdziwej symulacji. Natomiast no grafiką, fizyką, kroplami deszczu, oddziaływaniem opoń, kałużami jesteśmy w stanie zbliżyć się do symulacji, natomiast nigdy tego poziomu nie osiągniemy. Dokładnie, a zawsze jakaś reakcja jednak na torze czy na trasie odbywa się w oparciu o to, co czujesz na kierownicy, pod pedałem nawet gazu czy hamulca, a jakieś tam delikatne wibracje, drgania, prawda? Czy błędnikiem w ogóle, wiesz, czujesz, że ci zaczyna tyłek uciekać gdzieś, wiesz, w którąś stronę. Zamiast, no niestety, no tutaj, chociaż wiesz, no może będą jakieś chipy, gdzie teraz, będziesz... Znaczy teraz można poklepać po ramieniu PC Master Race, bo jak ktoś jest bogatym dodatkowo PC Master Race, to może sobie zakupić te stelaże na siłownika, które właśnie imitują te przeciążenia. Ale Tomek, to jest taki stelaż.
Wiesz co, to jasne, można sobie coś takiego zrobić. Myślę, że wiele osób też z takich stelaży korzystało gdzieś na zasadzie tam za kilka złotych na jakichś targach można się było na czymś takim przejechać, ale ostatnio właśnie Paweł też rozmawiał o tym, u nich na podcaście rozmawiali, że no jednak no, to nie robi takiego wrażenia, bo wiesz, po szarpie, ale nie ma przeciążeń i nie jest to idealne odwzorowanie wcale. To jest zabawka tylko do poszarpania, takie, żebyś faktycznie, że jak się otrzysz o bandę, czy wpadniesz w zakręt, to żeby tobą poszarpało. Natomiast no, nic nie jest w stanie oddać tych takich bardzo drobnych elementów, które będą wpływały faktycznie na twoją technikę jazdy. No bo taki fotel z siłownikami jest w stanie dać ci frajdę, no bo będziesz miał wypadek i tobą wy te lepiej się wyżygasz. Natomiast te prawdziwe rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę podczas jazdy takiej, gdzie zależy ci na skrobaniu ułamku sekund, to są tak delikatne niuansiki, tak drobne sygnały, które samochód ci przekazuje bezpośrednio przez nogi, jak masz na pedałach gazu, przez tyłek, bo siedzisz na fotelu, który jest twardy i wyścigowy i czujesz wszystko, co jest dookoła ciebie i tego nie jesteśmy w stanie odzorować żadnym mechanizmem, procesorem czy siłownikiem. Jakiś Matrix ci się wepnie w czoło, nie? No chyba, że tak. Ale to szkoda czoła, bo tak później chodzi z takim znaczkiem na czole, to tak dziwnie. Szkoda czoła, tak samo jak szkoda samochodów w mojej pozycji, która jest na top liście trzech najlepszych gier według mnie, to Burnout 2, gdzie cała gra polegała praktycznie na ściganiu i unikaniu wypadków, a jedyne co ja robiłem, to robiłem jak największe wypadki. Graliście w Burnouta? Oczywiście. Ogólnie, no właśnie, moja najlepsza część to była część druga, bo ona się akurat tak fajnie zbiegła z filmem właśnie Szybcy i Wściekli. Wtedy był cały ten hype na nielegalne ściganie się, tuningowanie swoich hont i w ogóle wszystkiego. Super wielkie spoilery kolorowe nadruki na samochodzie i Burnout 2 właśnie to dawał, taką namiastkę takiego fajnego arcade'a, bo ta gra to była czysta arcade, tam żadnej fizyki nie było, tam po prostu się wchodziło w zakręt na hamulcu z gazem, żeby wejść w drift i unikanie samochodów, które nadjeżdżały. I najpiękniejsze w tej grze to było to, jak przez sekundę nieuwagi, bo tam się dużo działo na ekranie, właśnie był wypadek, powodowaliście wypadek i to, co potem się działo, te wszystkie reakcje łańcuchowe, jak samochody, które chciały uniknąć ciebie, wpadały w kolejne samochody nadjeżdżające z przeciwka. To było piękne. No, na ekranie się działo taki Saigon, że aż to mi się miło wspomina i w sumie wiecie co, gdyby teraz, ja nie lubię remake'ów, ja nie lubię tych żadnych remasterów, ale jakby teraz mi wyskoczyli, że na czwórkę wypuszczają remake'a Burnouta 2, no to ja preordera chyba bym kupił. Tak samo jakbym kupił pozycję trzecią, bo w sumie to już króciutko, Ridge Racer, tak samo arcade'owa gra, która na Nintendo chyba 64 miała swoją taką początek, premierę. To jest gra, która polegała tylko i wyłącznie na driftowaniu. Ja chyba, kurczę, wiecie co, lubię driftowanie, ale ja na żywo jeżdżę sobie Audicą, która ma napęd na przód i ja tym driftem to sobie mogę pomarzyć. Na wstecznym. Na wstecznym, chyba że na ręcznym w zimę po Tesco parkingu też dało radę. Ale w Ridge Racer właśnie co było, to było driftowanie na zakrętach. Im lepiej driftowałeś, tym szybszy byłeś. Tam można było robić takie cyrki, jak podczas jazdy na prostej robić obrót o 360, o 720 stopni i dalej jechałeś. Śmiesznie się te auta gibały, jak się jedno uderzyło o drugie, to była taka sekunda, taka kara, jak w Drive Clubie, tak? Auto na chwilkę spowalniało i się gibało jak taki wózek, jak się robiło to lewo, przód. Śmieszne to było. Grałeś Paweł w Ridge Racera? Tak, ja bym chciał tylko zauważyć, że te dwie gry, Burnout właśnie i Ridge Racer, są pięknym przykładem na to, że wcale nie ma potrzeby na oficjalne licencje, żeby zrobić fajną grę wyścigową. Ja pamiętam, Burnoutem byłem całkowicie zafascynowany, tylko że moją akurat ulubioną częścią był Burnout Revenge, a Paradise mi kompletnie nie podszedł. Ten otwarty świat był dla mnie tam niepotrzebny. Jeżeli chodzi o Burnouta, czytałem swojego czasu świetny wywiad,
z twórcami, gdzie oni powiedzieli, że to, że nie mają licencji, to tak naprawdę jest dla nich większy problem, bo oni muszą wymyśleć nowe samochody. I to jest ciekawe. Ciekawostką jest też to, że na przykład do tworzenia dźwięków silników były wykorzystywane zwierzęta. Nie w sensie, że je katowali, tylko odpowiednio spowolniony lub przyspieszony na przykład ryk lwa czy tygrysa był stosowany jako dźwięk silnika. I co trzeba też na przykład z ciekawostek dodać, to były takie typowe arcade'owe gry z automatów, gdzie u góry na ekranie odliczany był czas, tak? Ta. Jeżeli nie zdążyliście do kolejnego checkpointa przed końcem, no to trudno, koniec. Mimo, że byliście pierwsi, nie zdążyliście, trzeba od nowa to robić. Świetne gry, świetne serie. I jedna i druga. I szkoda, że trochę zaniedbane w sensie, że Electronic Arts wykupił właśnie twórców tych super serii i chyba na kolejnego burnouta mi się wydaje, że już nie zobaczymy. Ja też mi się wydaje, że niestety nie będzie nam dany kolejny burnout. Znaczy Criterion, bo to chodzi o Criterion. Criterion robi, mówiliśmy właśnie kiedyś na podcaście, że robi jakieś ekstremalne wyścigi w dżungli różnymi paralotniami i no, to już nie to samo. Kładami. No, to tak, tak, tak. Wyrnąć. Nie. To będzie zupełnie co innego. Tylko że pokazywali ten filmik na zeszłorocznych targach E3. Nie tych, co były, tylko chyba rok temu, albo nawet dwa lata temu. Wiem, że puścili filmik i cisza, i nikt nic nie wie. Teraz to, co pokazują na E3, to nie wiadomo, czy to filmiki na pokaz, czy gry, w które faktycznie będzie nam dane zagrać. Ale wiecie, Criteriona i Burnouta było bardzo mocno czuć w odświeżonym Hot Pursuit'cie, tak? Tym, co na PS3 wyszedł. Ale to właśnie, kurczę, coś znikło. No. Coś magicznego wyleciało. To już, to już nie było to. Zgadzam tak, się. Tak, tak, tak. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, to teraz pojedziemy ze mną w takim razie. Trzeci słuchacz, Tomek. Piszę pierwszą grę, którą sobie wybrał, jest to Need for Speed Porsche, ostatni NFS, w którym chodziło o jazdę, a nie o odpicowanie bryki, dodatkowo na wyższym poziomie trudności, nie był to typowy arcade. Ja akurat nie grałem, faktycznie nie był to typowy arcade, jak się grało? No właśnie zapomnieliśmy o tym powiedzieć, bo właśnie drugi raz się powtarza i to było coś już tak bardziej pod symulację. No to był w zasadzie pierwszy krok w kierunku symulacji, jaki Need for Speed postawił w ogóle jako seria. No tak, ja akurat mnie to minęło, więc... Potem też troszeczkę temat pociągnęli w tym Need for Speed 4 High Stakes, to chyba tak się nazywało, co miałeś też właśnie w ten sam klimat, tylko że już nie skupiali się na jednym modelu, na jednej marce, tylko już tam było troszeczkę więcej tych samochodów. No i to były samochody takie bardziej uliczne, nie już jakieś tam powiedzmy McLareny czy coś takiego, tylko normalne BMW, jakaś tam trójeczka. Piąteczka też była, jeżeli już, piąteczka. Mi tam BMW każdy wygląda identycznie. Dobrze, że o Mercedesie tak nie mówisz. Dobra, więc słuchajcie. High Stakes, jak sam powiedziałeś, było czwórką, było wcześniej niż Porsche, bo Porsche było piątą częścią. Było bezpośrednim następcą Hot Pursuit'a, tak? W sensie następną częścią wpuszczoną. I ona jednak była mniej symulacyjna. Porsche było takim hitem symulacyjnym. Potem wyszedł ten Hot Pursuit 2 i podejrzewam, że o tą grę ci chodziło właśnie. W nim była BMW pierwsza, która się pojawiła w ogóle w całej serii. Mi chodziło... No, później tam się... Tak, dobra, słuchajcie, jedziemy z drugą grą Tomka. Drugą grą Tomka jest... Forza Motorsport, najlepsza samochodówka na Xboxa, a w czwórce jest nawet Top Gear. Tor Top Gear. A, ten tak, źle. Tak. Słuchajcie, no Forza. Forza mnie ominęła niestety. Pograłem. W jedynkę albo w dwójkę pograłem. To kiedyś na 360. Bardzo fajna konkurencja dla Gran Turismo, w pewnych aspektach nawet lepsza. Nie wiem, jak wy podchodzicie do Forzy ogólnie. Wiem, że Paweł z tą piątką ma problem. Tak, ja od piątki się odbiłem. Pewnie to się teraz zmieniło, bo od premiery trochę minęło. Może wyszły jakieś aktualizacje.
ale to ciągłe zmuszanie do płatności, do tych mikrotransakcji i tak dalej, zepsuło mi całkowicie klimat piątki. Natomiast czwórka uważam, że jest najfajniejszym grą wyścigową, jaka powstała i jest lepsza zdecydowanie od Gran Turismo. Dla mnie. Mhm. Tak. Ogólnie seria oczywiście jak najbardziej bardzo udana. Chyba na dzień dzisiejszy jest ciekawsza niż Gran Turismo. Jest bardziej realistyczna, bym powiedział, jeżeli chodzi o fizykę. I więcej zmian wprowadzają w poszczególnych częściach. Bo no jest też w stanie zaspokoić o wiele większą rzeszę fanów, no bo jak ktoś chce sobie pomalować samochodu, zobaczcie ile tam jest w ogóle osób, które zajmują się tylko malowaniem tych samochodów. To jest tak potężna grupa tej społeczności, tych fanów. Oni tak to mądrze rozegrali. No i same wyścigi też tam są, jakieś te zawody w piłce nożnej i tak dalej, przynajmniej w czwórce, bo od piątki, tak jak mówiłem, się odbiłem. Ale no czwórka to było mistrzostwo świata. To było zupełnie coś innego. Każdy tam mógł znaleźć coś dla siebie, a w Gran Turismo piątce jedynym takim śmiesznym chyba odskocznikiem to była ta misja na Księżycu. Tak, tak, tak. To akurat ją doskonale pamiętam i faktycznie ona była jako jedyny feature nowej części. Tym bardziej, ale że... Ale był też Tortob Gil oni... w piątce. Tak. No tak, 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 tak. I tak. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, i Tomek jako ostatnią grę wybrał Need for Speed Most Wanted za inne podejście do samochodowe, które jednak nadal skupiała się na jeździe, a nie pimpowaniu bryki. Czy jemu chodzi o ostatniego Most Wanteda, czy o tego... Nie. Chyba mu chodzi o wcześniejszego. O tego, którego już wałkowaliśmy, z 2005 roku, tak? No, biorąc pod uwagę, na czym się skupiała gra, to by pasowało z opisu. To by pasowało, tak, no. Dokładnie to by pasowało. To już grę mamy omówioną, ale zobaczcie, drugi raz się pojawia. Tak, w ogóle tak. Need for Speedy dzisiaj mocno stoją. Rządzą. Dobra, więc słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o mail Tomka. Dziękujemy Ci, Tomku. Słuchajcie, to teraz ja powiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samochodówki, to u mnie jest różnie. Ja nie lubię symulacji, nie lubię tracić na to czasu. Nie wiem, czy pamiętacie, to tylko tak tytułem wstępu, grę, która nazywała się Tourist Trophy. To był twórców Gran Turismo, bodajże ten Polyphonic cały, Studios, czy jak oni się tam nie nazywają, zrobili sobie na tym samym stingu motory. I słuchajcie, mieliście symulację, która w której po prostu chcieli odwzorować te motory i powiem wam, że średnio im to wyszło. I powiem wam, że już od tego się odbiłem i już więcej już raczej do symulacji nie wróciłem, więc grałem sobie tylko i wyłącznie w arcade'iki. I słuchajcie, pierwszy arcade'ik, który doskonale pamiętam, to jest na Złotej Piątce, nie wiem czy mieliście Pegasusa, Złota Piątka, Micro Machines. Było. Słuchajcie, jak ja w to grałem z kumplem. Braliśmy sobie śmigłowce, chociaż czołgi czasami też, ale śmigłowce sobie braliśmy. I jeżeli ktoś wyjdzie za planszy bardzo wysoko, a inny bardzo nisko, to traci życia, 3 życia, czy tam 5 żyć i przegrywa. Słuchajcie, ile ja w to grałem. Nawet sobie nie zdajecie sprawy. Ja nawet pamiętam doskonale, jak chciałem to przejść, ale to później jest tak trudne. Wszyscy twoi przeciwnicy bardzo szybko jeżdżą, a ty jedziesz bardzo wolno i tylko zakręty i tam masz czas nadgonić w jakiś sposób. A ja dobrze pamiętam, że Micro Machines ma wrócić? Wiesz co, on się pojawia tam w jakichś tam odsłonach, czy tam na komputer, czy na komórki. Właśnie na komórki to pewnie już jest 25 rodzajów tego, ale... Gdzieś mi chodzi po głowie, że widziałem oficjalny trailer od takiej konsolowej wersji. Ja tak samo widziałem też, ale no zobaczymy, no to nie jest jakaś nie wiadomo jak wielka gra, prawda? Tylko, że no, ona dawała mi wtedy tyle frajdy, to były pierwsze takie wyścigi, no tam ten, taki arcade typowy, ale taka bardziej też imprezowa gra. Bardzo świetna i po prostu jak grało się po tych stołach, na przykład omijając talerze i widelce, no dla mnie to było rewelacyjne.
I to były wyścigi, którymi, które chyba do końca życia będę pamiętał, tak na dobrą sprawę. Dobra, więc to jest pierwsza gra, o której chciałem powiedzieć. Drugą grą, o chciałem powiedzieć, to będzie Crash Team Racing. Nie wiem, czy... no dobra, no chyba każdy kojarzy Crash Team Racing. Ja miałem taki epizod, że codziennie, to bodajże 2 lata czy 3 lata, po szkole, szedłem sobie do kumpla, odpalał starego szaraka i jeździliśmy na tym splitscreenie w Crasha. Rewelacja. No po prostu graliśmy codziennie. Jeszcze ja, jak pierwszy raz zobaczyłem tą grę, to ja chciałem mieć tą konsolę. Ja chciałem mieć tą konsolę dla tej gry. No po prostu granie Crashem, no, rozwalało system. I to też będę świetnie wspominał. A to było takie in your face Nintendo, dosłownie. No, tak, zdecydowanie. Ja jestem zdecydowanie z obozu, w tym przypadku z obozu Mario Karta. To jest dla mnie świetna gra. Mario Kart 64 do dzisiaj świetnie wygląda i świetnie się w to gra, bo jakiś czas temu ponownie kupiłem Nintendo 64 i odpaliliśmy sobie z kolegą Mario Karta na dużo większym telewizorze. Mimo tej pikselozy, to dalej ta gra daje tyle radochy, tyle frajdy, dalej w to można grać. To jest gra po prostu ponadczasowa dla mnie. Mhm. No i masz możliwość grania w czterech na jednym ekranie. No, tak? No z tego co pamiętam, świetne. To w Crashu musiałeś mieć multitapa, a to był dodatkowy koszt i na osiedlach to raczej tego się nie miało, ale no jak nie. Już ktoś miał, no to tak jak mówisz, no 2 dni u kumpla, śniadanie, kolację, mamusia tego kumpla wam przynosiła, wy tylko jedliście te kanapeczki, cisnęliście w te gierki. Kurde, to były lata, tak. No. A teraz nic, tylko praca, nagrywanie podcastów, granie a ty zaraz w sumie to samo. Mniej więcej tak. Słuchajcie, no to była rewelacja. I słuchajcie, ostatnią grą, którą sobie wybrałem, to będzie Burnout i trzecia część Takedown. Słuchajcie, no, jeden mądry. Tak, kiedyś po prostu kolega miał właśnie konsolę, przyszedłem kiedyś i mi pokazał Burnouta. Jak ja zobaczyłem Burnouta, to kupiłem konsolę i kupiłem sobie Burnouta. Naprawdę tak było. I to było bodajże z dwójką, bo to było na dwójkę. Słuchajcie, to była pierwsza gra wyścigowa, dla mnie przynajmniej, która tak zajebiście wyglądała. Tam był anti-aliasing, bo oczywiście na dwójce był anti-aliasing, ale to rewelacyjnie wyglądało. Ten model cały, że musisz rozwalać przeciwników na tych bandach i dostajesz za to punkty i na tym to polega. To ogromna satysfakcja, to było coś niesamowitego. No, rozwalało mnie. No i oczywiście, jak rozwalałeś tego przeciwnika, no to miałeś ten ripę, jak go rozwalasz i jak on wygląda i jak ty jechałeś, wszystko się rozwalało, plus rewelacyjna ścieżka dźwiękowa, którą do dzisiaj doskonale pamiętam i dzięki w sumie tej grze poznałem dużo fajnych zespołów. Słuchajcie, to były moje najlepsze wyścigi, jakie grałem w życiu i myślę, że nic już tego nie zmieni. Faktycznie Paradise, mam to samo Paweł co ty, no nie podeszło mi to, no. Ten otwarty świat i to wszystko. Gdzieś mi tam to przeszkadzało, ale no Burnout, jeszcze ten Revenge też był w miarę okej, ale no trójka zniszczyła mój system, to było zupełnie co innego. No i też jeszcze się tutaj wetnę, jeżeli chodzi o Burnouta, tak, to trzeba też zaznaczyć, że właśnie na Sony PSP były dwie części, był Burnout właśnie trójka i chyba z tego co kojarzę ten Revenge, o którym ty mówisz, one graficznie były okrojone, ale z miodu jaki był w tej grze i z frajdy grania, to tam nic nie znikło, to po prostu były przenośne wersje Burnouta, no które no, genialne gry, nie wiem czy mieliście okazję w to grać, ale ja kupiłem konsolę właśnie z tą grą i no to była gra, w której ja spędziłem, nie wiem, z 50-80 godzin na przenośnej konsoli w wyścigach, tak, to ewenement. No, tak. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o mnie, więc zostaną Rafał i jego... Rafał i Wojciech. Ja mam zgłoszenie Wojciecha do przeczytania, więc już je wam przedstawiam. Wiadomo, jakie gry są najlepsze. Po pierwsze, Need for Speed Underground, 1 i 2, klasyk. Kto nie grał, aż mu oczy uzawiły, tuningowane Hondy, Nissany, latanie bokiem po parkingach piętrowych. Każdy był drifterem na swoim kompie już w 2003 roku. Co ważniejsze, zaraziło to nie tylko chłopaków, a nawet moja Dagmara nie przesypiała nocy ku niezadowoleniu swojej mamy.
pozdrawiamy z tego miejsca Dagmarę. Bardzo, bardzo fajnie, że mamy takie zgłoszenie. No, powiem wam tak, ja bym to wszystko podciągnął pod Most Wanted, bo uważam, że podtrzymuję jakby swoje stanowisko, że to była najlepsza część, która niejako kontynuowała tradycję undergroundów. Mimo wszystko jednak część druga, w której było naprawdę dużo fajnych elementów, jakieś właśnie zabawy pompowanym hydraulicznym zawieszeniem, jeszcze bardziej rozbudowany ten tuning, no i przede wszystkim to była jedna też z pierwszych gier z otwartym miastem, tak? Wyścigowych. Underground 2. Mhm. Tak, no, tak, i też można było wyskoczyć na przełaj jakąś po górach sobie pośmigać i tak dalej, tak, w mieście. No, było to zróżnicowane, więc jak najbardziej chwała tej grze. Przeskoczymy do drugiego miejsca. Mamy Gran Turismo 4. Wieczory i dnie spędzone przy PS2. Ściganie się ułamki setnych sekundy z chłopakami, gdzie na potwierdzenie trzeba było robić fotę telewizora z wyświetlonym czasem okrążenia. Najczęściej pełne okrążenie północnej pętli, czyli Nürburgring. No fantastycznie. I Gran Turismo już omówiliśmy, no, czy to mówimy o trójce, dwójce, czy piątce, czy czwórce, to w zasadzie o tym samym cały czas możemy mówić, to jest po prostu gra, której nie trzeba przedstawiać. I mamy na trzecim miejscu Forza Motorsport 3 lub 4 kilometry pokonane bokiem moim ulubionym Nissanem Skyline GT 2000 na trasie Fuji Mikado. Gimby nie znają. No, nie zgodziłbym się z tym do końca, no bo to dosyć świeża jest gra, zwłaszcza czwarta część mimo wszystko, ale jak najbardziej, no, zwracam honor, no o Forzie też już powiedzieliśmy tutaj parę zdań. Fajne zgłoszenie i zwłaszcza przez tego undergrounda. I teraz powiem wam o moim top 3. Poczekaj, Rafa, bo mówiliśmy o undergroundzie. Ja chciałbym wam jeszcze spytać się o jednej grze. Czy pamiętacie taką grę Street Legal? Nie. A nie. A to... Ja pamiętam Street Racing Syndicate, ale to chyba nie jest to samo. Nie. To była właśnie sobie taka gierka Street Legal i wiem, że ona była bardzo, bardzo podobna do Need for Speeda. Z tym, że dodatkowo miałeś też duże opcje treningu. Nie treningu, tylko tuningu. I to takiej bardzo zaawansowanej opcji tuningu. Ja myślę, Rafał, że to jest tytuł dla ciebie. On już jest stary dosyć, ale ja miałem takiego znajomego, który po prostu lubił bawienie się w garażu i wiem, żebyś się w tym odnalazł. Więc to tylko mówię pokrótce, żebyśmy po prostu w podcaście, w dzisiejszym odcinku mieli wszystkie możliwe gry, jakie kiedykolwiek wyszły o motoryzacji. Wiesz co, ja chyba kiedyś się chyba na to natknąłem, ale coś mogło mnie tam odrzucić, ale dobra, nie będę na to tracił czasu. To słuchajcie, tak szybko moje top 3. Ja wam powiem, jak ja podszedłem do tematu. Gdy ktoś mnie pyta o moje top 3 gier motoryzacyjnych, tak, zakładam, że jest fanem motoryzacji i wychodzę z założenia, że chciałby mieć 3 gry, które mu zapewnią wszystko, co tutaj może mieć potrzebne. Więc na pozycji pierwszej do wyboru, do koloru albo Gran Turismo, albo Forza, najlepiej ta wersja 4, 5, Forza 4 albo Gran Turismo 5, żeby właśnie ominąć te jakieś tam rzeczy, które potrafią odrzucić, jakieś te mikrotransakcje. To jest po prostu zarówno jeden, jak i drugi wybór, bo ja nie chcę tutaj pokłócić się z kimkolwiek, albo ktoś jest na Xboxach, albo na PlayStation, ma dwa fantastyczne wybory, te gry są po prostu obydwie wspaniałe, jeżeli chodzi o podejście symulacyjne i warto mieć z tym doświadczenie, po prostu warto. To na pewno ma szansę rozwinąć każdego, jeżeli chodzi o jego jakieś motoryzacyjne zapędy. Nawet jeżeli dotychczasowo się skupiał tylko na arkadówkach. A jeżeli już mówimy o arkadówkach, to na drugim miejscu, no, siłą rzeczy muszę posadzić jakiegoś Need for Speeda. I wydaje mi się, że wygra tutaj jednak albo Most Wanted, albo właśnie Hot Pursuit, albo ewentualnie Porsche trochę się za bardzo zestarzało, ale uważam, że ten Most Wanted jest grą, do której wciąż można wrócić. No, grafika może i trochę odbija, ale jednak tam jest niesamowite tempo rozgrywki.
I to tempo, które pozwala autem jakimś, załóżmy, nie wiem, z napędem na cztery koła się rozpędzać do 200 na godzinę w kilka sekund i naprawdę czuć przede wszystkim tą prędkość. Wciąż oczywiście pozostając, zaznaczam na kamerze ze zderzaka, bo jeżdżenie z kamery z tyłu to nie jest, nie rozmawiamy o tym tutaj. Myślę, że Need for Speed powinien być i jakby mamy tutaj dowód na to niejako poprzez, że na cztery zgłoszenia pojawił się ten Need for Speed chyba 2-3 razy, tak? Więc któryś z Need for Speedów musiałby się pojawić i kończymy drugie miejsce. I jako trzecią grę, żeby uzupełnić to wszystko, ja bym wybrał GTA. Po prostu. Wybrałbym GTA 5 na dzień dzisiejszy, ewentualnie wcześniej wybrałbym GTA 4 albo coś w tym stylu, albo San Andreas ewentualnie, ale już pozostaniemy przy GTA 5, skoro jest dostępne na każdą platformę. Mamy GTA 5 i mamy w niej wszystko. Jeżeli ktoś się miłuje w motoryzacji, to już pomijam kwestię tam jakiejś możliwości, nie wiem, tuningowania aut. Tam jest cała gra o samochodach. Kurwa, to jest tytuł o samochodach, o tym, żeby kraść samochody i jeździć nimi, po prostu. Nie bawisz się, motorami, nie bawisz się w jakieś, nie pieprzysz się w jakieś zdobywanie kariery, podoba ci się furo na ulicy, gonisz, wsiadasz na światłach, jedziesz i robisz, co tylko ci się podoba. To jest idealna gra o samochodach. Nudzi ci się zapierdzielanie po trasie? Spoko. Wychodzisz sobie w teren, wsiadasz na quada, wsiadasz na motor, wsiadasz na rower, wsiadasz na... No rower trochę złe pojęcie, ale wsiadasz do jakiegoś traka. Ja przy GTA spędziłem kilka godzin, znajdując sobie takiego dosyć wypasionego pick-upa, którego można było stuningować na naprawdę fajną furę, coś w stylu dopasiony Ford F-150 i pokonywałem nim wszelkie możliwe góry. I to była naprawdę fajna zabawa. Zupełnie inna niż... Nie pytam, ile osób musiało zginąć, żebyś ty znalazł tego jednego swojego pick-upa. Wyobraź sobie, że łatwiej było znaleźć go na mapie i wstawić do garażu swojego. I to jest najfajniejsze. Słuchajcie, można niby tam, wiecie, w Need for Speedach czy w Gran Turismo są te garaże niby i dobra, masz garaż wymarzonych fur, na które zbierałeś pieniądze, kupujesz, ale to, jak masz swój garaż w GTA i masz tam swoje fury schowane i sobie normalnie z ulicy wchodzisz do tego garażu, chodzisz po tym garażu, wsiadasz do tej fury i nią wyjeżdżasz, to jest po prostu takie zajebiste uczucie, tak fajna rzecz, że to musi się znaleźć po prostu na pierwszym miejscu, tak? Znaczy może nie na pierwszym, to są po prostu top 3, na zasadzie te 3 gry muszą się uzupełniać, tak? Jeżeli ktoś miał mi dać 3 gry tylko na konsolę, to bym brał właśnie takie tytuły i sobie motoryzacyjną rozgrywkę miał zapewnioną. Koniec. Wszystko na ten temat. Czyli jednym słowem, najlepsza gra motoryzacyjna GTA. No... W sensie chyba, no chyba tak. No tak, oczywiście się śmieję, nie? Ale jak na poczcie spojrzysz na to z tej strony, co właśnie teraz powiedziałeś, no to masz w tym dużo racji i kurczę, tam fizyka prowadzenia samochodów jest o niebo lepsza niż w niektórych, powiedzmy sobie, typowo wyścigowych grach. Tak samo jak możliwość zniszczenia tego samochodu, tak? Tam można tam nawet paliwo potrafi wyciekać, no. Tak? Jeżeli przebijemy bak. No, zwłaszcza w piątce, zwłaszcza w piątce. Ja jednak wolę standardowe ścigałki. Jakoś w GTA 5 za dużo rzeczy mi rozprasza, żebym się mógł skupić tylko na samochodach. Ale to jest takie uczucie prawdziwych nielegalnych wyścigów, wiesz, które próbuje ci Need for Speed tam gdzieś podrzucić, że tam niby coś jest, wiesz, jakiś samochód i tak dalej, ale nic się nie stanie, jak w niego przyjedziesz. No. Dobra, słuchajcie, a jeszcze tak na koniec, bo na pewno nie wspomnieliśmy o serii MotorStorm. Nie wiem, czy kojarzycie, no chyba kojarzycie, no nie gadajcie, że nie. Bardzo fajny motyw z tym, że każdy może jeździć czym innym, tam motor, quad, wielkie te traki i tak dalej. I może bezpośrednio ze sobą rywalizować, tak? Że to ma tam jakiś wpływ, ale że to no, normalnie w wyścigu może sobie jeździć. Nie wiem, Pawle, ogarniałeś MotorStorma kiedyś? Tak i szczerze mówiąc mnie nie przekonał do siebie. Jakoś po prostu nie mój klimat. Wszystko tam gra, wszystko jest na swoim miejscu, natomiast no po prostu to nie jest gra dla mnie. Mhm. No, więc słuchajcie, o MotorStormie i jeszcze chciałem trochę powiedzieć, jak już wszystkie mają być gry, to o Driverze. Driver to chyba była taka pierwsza gra, w której po prostu
Miałeś otwarte miasto i dużo, dużo czasówek, dużo takich szybkich wyścigów 40-sekundowych, minutowych. No i swego rodzaju klasyka. Driver to była gra o amerykańskich zawieszeniach. I odlatujących kompakach. Tak, fizyka kołpaków, to podejrzewam, że naprawdę było poważne stanowisko w tej grze. I pewnie to mogę się założyć, że wielu osobom po nocach się śnił ten pisk opon wchodzący jak zakręt. Oh. I ten osobny przycisk, który służył do tego, żeby bardziej skręcić kołami. Było coś takiego i mi się to zawsze kojarzyło z tym, że to takie potlenek azotu, takie nitro wtedy dostało. No tak. Dobra, więc słuchajcie, jeszcze ja na zakończenie jeszcze powiem o ostatniej grze ze względu na to, że mieszkam w Anglii. Pamiętacie grę, w której się jeździło po Londynie? Nazywała się Midtown Madness, bodajże chyba dwa. Ja grałem w dwójkę. Rewelacyjna gra. Pamiętam jedyną fajną, znaczy wiele fajnych opcji miało, ale wszyscy przechodni odskakiwali od ciebie. To było stosunkowo śmieszne. Jeździło się po mieście, robiło się tam różne czasówki i to było bardzo fajny, przyjemny tytuł. Nie wiem, czy pamiętasz. Ja grałem, ale to też... nie podszedł mi, bo był model jazdy totalnie skaszaniony. Tak, to był... A tak samo przechodnie w driverze odskakiwali. Też, kurczę, no czasami można było ale parę godzin próbować. Ale Madness. Tylko nie wiem, dlaczego mi się obzdrało, że to było w Paryżu. Bo było kilka części. Były kilka części, ja mówię o dwójce, ale był albo może dwójka była w Paryżu, a była część Midtown Madness London. Ale wiecie co, na pewno GTA London było w Londynie. Albo było w Paryżu. Nie no, pewnie. W Paryżu. Midtown Madness czy Midnight Madness, chyba Midtown Madness, to się działo w Stanach, a trójka siedziała pomiędzy Paryż a Stany właśnie. Tam mogłeś wybierać, to była na pierwszego Xboxa. Na Atlantyku, to była gra o statkach wojennych. Pomiędzy Stanami a Paryżem. Tak, i tam też był śnieg i mogłeś na kładach jeździć. No tak. Dobra, słuchajcie, będziemy pomału zamykać nasz główny temat. Jak już wiecie, drodzy słuchacze, i wiecie, w co gramy, co lubimy. Gier motoryzacyjnych chyba przewinęło się najwięcej w ogóle. Jeżeli w jakimkolwiek podcaście było więcej, nie mówię o podcaście niegrowym, ale mówię właśnie o podcaście growym, było więcej, to dajcie nam znać, bo nie chce mi się wierzyć. Słuchajcie, wiecie, co lubimy. My też mniej więcej wiemy, co lubimy, co lubicie wy. Jeżeli macie jeszcze jakieś fajne gierki, o których chcecie powiedzieć, związane z motoryzacją, to piszcie. Może dopowiemy w następnym odcinku podcastu. Dużo tego wyszło, nie? Tych gier w sumie. No, od groma tego wyszło. Ja zrobię rozpiskę i wrzucę. No, zobaczcie, o ilu jeszcze nie powiedzieliśmy tak Boże. Naprawdę grach, tak no. Jak Carmageddon, Viper Racing, tak, Midnight Club, dokładnie, Viper Racing, tak. Ja właśnie... Richard Burns Rally, Colin McRae Rally, no w ogóle przecież to były przecież hity. Nawet. Nie opowiedziałem o tym, jak Carmadragon zmienił moje życie. A to chyba zmienił każdego nastolatka. Tak, ja chciałem o Carmageddonie pomówić. Ale nie dlatego, tak. Nie z tego powodu, co myślicie. A to długa historia, masz 30 sekund. Przez Carmadragon rozpoczęła się moja przygoda z muzyką metalową, bo wcześniej słuchałem hip-hopu i kiedyś przez przypadek wrzuciłem płytę z Carmadragonem do odtwarzacza CD i tam poleciał Fear Factor z utworem Zero Signal i jak ja usłyszałem, że może być taka muzyka, to mój mózg eksplodował, obudziłem się 3 dni później i już zostałem przy metalu. Zmieściłem się? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Szczególnie, że Fear Factor jest świetny. Mam zdjęcie z Dino. Dobra, słuchajcie. Więc wyniki konkursu, tak? Myślę, że no, porozmawialiśmy sobie na ten temat i naszym zwycięzcą trzy razy tak. W sumie pewnie Paweł też, więc 4 razy tak wygrał Sasilton. Więc do niego wędruje wszystko, czyli wędruje do niego Most Wanted, wędruje do niego Assassin i naklejki od podcastu Do Dechy. Do Dechy, tak.
prawdopodobnie naklejki dostaną wszyscy, którzy wysłali do nas maile jako nagrody pocieszenia. Tak. Pawle? Tak, tak, mówię, że tak, będą naklejki dla wszystkich. A, tak, 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 no. Naklejki dla wszystkich. Naklejki dla wszystkich, dokładnie tak. Słuchajcie, no dzisiejszy odcinek jest typowo motoryzacyjny, nie powiemy wam o niczym więcej, a chcieliśmy. Znaczy, może tak, Tomek, krótko, w Batmanie czołg się czy nie się? O, czołg jest motoryzacyjny. Ale nie wiem jak wam. Motoryzacyjnie, motoryzacyjnie, krótko i na to. To Tomek, się czy nie? No minie się. Mi się podoba, jest fajnie. To jest opancerzona kurwa. To jest opancerzony czołg. Kapitalny, powiem tak, kapitalny dodatek. Z się kompletnie z się. I tego dowiecie się na pewno w następnym odcinku. Ja będę hejtował w ogóle Batmana. Słuchajcie, koniec. Wpadajcie do nas na padportal.pl. Tam mamy dla was artykuły różne, chyba od Jacka. Nie wiem, czy Jacek jeszcze pisze te artykuły, chyba nie, ale na pewno jest nasz podcast. Oczywiście na naszą stronę bezimienny.pl, na Facebooka. Tomek ostatnio twitchował na Twitchu. Macie jego relacje z Batmana, pierwsze bodajże półtorej godziny, Tomku? Coś takiego. Tak, więc jeżeli nie wiecie, co to jest Batman, albo może inaczej, jeżeli macie pecety i kupiliście oryginalną wersję i pewnie nie możecie pograć, to zapraszam was na Twitcha do Tomka. Znajdziecie wszystkie adresy na stronie bezimienny.pl i oczywiście wpadajcie też na YouTube'a, bo tam też mamy dla was odcinki. No i na dodechy oczywiście wpadajcie, no bo nie za darmo tak, tutaj Paweł przyszedł, my tu grube hajsy musieliśmy zaulić. No ale przynajmniej mamy naklejki, tak, więc coś z tego jest. Dziękuję ci, Pawle, że do nas wpadłeś, mam nadzieję, że było ci miło. Tak jest. Tak, jest. Zawsze chciałem posłuchać o opancerzonych kurwach, które nie są. No to Tomkowi nie, mi tak. Ale tak czy siak, dziękuję Pawle, że wpadłeś, mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. Dzięki. Wreszcie mogłeś powiedzieć trochę o tych grach, bo wiem, że... Tak, w końcu. Tak. Mi nie pozwalają. Zrzuciłeś kamień z serca, co? Tak. Wiem, że nie pozwalają. Dobra, więc słuchajcie, kończymy ten 36 odcinek. Jak zwykle prowadziłem go ja, czyli Christian Kender, ze mną był Tomasz Zawadzki. Dziękuję wszystkim. Rafał Radomyski. Dziękuję, pozdrawiam. I był nasz gość, który nazywał się Paweł Pucharski. Latajcie nisko i hamujcie na zakrętach. Dokładnie tak. Dziękujemy ci, Pawle, pozdrawiamy was, drodzy słuchacze, i do 37 odcinka. Cześć. Cześć. Cześć.